Dzień dobry, witam serdecznie w 85. odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jak co tydzień jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I Adam Antolski, Ankle Mruwa. Hej wszystkim. Natomiast w tym odcinku mamy również gościa specjalnego, którego możecie znać z YouTube'a. Jest nim Paweł Gęsicki. Bardzo nam miło. Miło mi również. Pozwól, że ja cię przedstawię, bo wiem, że zawsze głupio jest mówić samemu o sobie. Paweł prowadzi kanał na YouTubie, który się nazywa Spoiler Included i mówi tam m.in. o temacie, który będziemy poruszać w dużej ilości czasu w tym odcinku, dlatego traktujemy tutaj Pawła jako eksperta w tym temacie. A poza tym zapraszamy oczywiście na kanał Pawła, gdzie są materiały na temat filmów czy komiksów. No i myślę, że warte znaczenie jest to, że Paweł jako jedyny z nas w zasadzie prowadzi swój kanał na serio i nie pajacuje, ani nie clickbaituje, ani nic, więc hej, może wam przypadnie do gustu jego twórczość. Oczywiście będzie wszystko podlinkowane na dole. A my, żeby nie tracić czasu, przejdziemy sobie dalej, przejdziemy sobie do newsów. W zasadzie było ich trochę, mieliśmy jakieś tam losowe rzeczy typu ogłoszenie World War Hulk 2 na przykład, albo grafiki do New Age of Heroes DC. Mieliśmy ten motyw z Venomem i tak dalej, ale myślę, że do tego wrócimy przy najbliższej okazji, bo mamy nasz temat główny. Ale na rozgrzewkę pomówmy sobie jeszcze o innej istotnym materiale wideo, który się pojawił w internecie ostatnio i który myślę, że tutaj każdy ma jakieś zdanie na temat niego. I chodzi oczywiście o premierę teasera, czy trailera, czy pierwszego trailera do Avengers Infinity War. Tradycyjnie zwykle zaczynamy od Adama, to może zaczniemy w takim razie od Adama i posłuchamy, jak ci się podoba w takim razie, jak według ciebie się zapowiada Avengers Infinity War. Jest to dokładnie to, czego się spodziewałem, gdyby nie jestem w żaden sposób zaskoczony. Mniej więcej wszystko, czego oczekiwałem, jest w tym zwiastunie, więc ciężko mi powiedzieć coś więcej. Oczywiście miło to zobaczyć wreszcie w jakiejś formie, ale no, ciężko mi powiedzieć coś poza tym. To jest taki problem w tym. Ja troszeczkę do tego zwiastunu mam inne podejście. Jakoś mnie w ogóle nie rzucił na kolana. Nie czuję hype'u w żadnym razie. Ale jestem ciekaw samego filmu, więc to tyle ode mnie. Trailer był, no podobnie jak Adam, uważam, że po prostu no nic nowego jakby na nim nie zobaczyłem, niczego nowego się nie dowiedziałem. To jest chyba ogólnie problem trailerów, nie wiem, w tej rzeczywistości, jaką mamy teraz, że większość tego, co możemy zobaczyć w trailerze, już po prostu jesteśmy w stanie wyczytać trochę wcześniej. Thanos no nie był żadnym zaskoczeniem, to, że pojawią się ci wszyscy bohaterowie z uniwersum, też nie jest już żadnym zaskoczeniem. Więc osobiście największe ciary na tym trailerze miałem w momencie, gdy zobaczyłem napis Avengers Infinity War i usłyszałem ten wim muzyczny, który już znaliśmy wcześniej z Avengers pierwszej i drugiej części. I to był taki dla mnie pik tego trailera, najlepszy moment. A poza tym, no cóż, czekam, zobaczymy, jaki będzie po prostu film. Uważam, że to jest dobry, solidny pierwszy teaser, trailer. Jakby niby można powiedzieć, że nie zaskakuje, nie pokazuje nic, czego byśmy się nie spodziewali, ale jakby taka jest robota pierwszego teasera. Nie chodzi o to, żebyśmy my, jako ludzie, którzy siedzą w tym, interesują się, oglądają wszystkie filmy, jakie wyszły i tak dalej, żebyśmy się czymś zahajpowali, tylko dać do zrozumienia ludziom, którzy po prostu sobie pójdą do kina w weekend, ej, taki film powstaje, bo to może się wydać szczególnie słuchaczom tego podcastu niesamowite, ale przeciętny człowiek, który nawet chodzi na te filmy, to nie śledzi dat premier i tak dalej, nie śledzi newsów o tych filmach i tego typu teasery są potrzebne właśnie dla takiej publiki. To są teasery właśnie pod tytułem hej, ten film będzie. Więc to wszystko, o czym Paweł powiedział, czyli wszystko ci bohaterowie, Thanos i tak dalej, oczywiście, że to jest dla nas jakby znajome i możemy się tego spodziewać, że to będzie, ale to jest właśnie ten cały worek, który trzeba jeszcze teraz szerokiemu gronu sprzedać, żeby pokazać, słuchajcie, to będzie w tym filmie. Nie, myślę, że w kolejnych zwiastunach już zobaczymy jakieś małe smaczki, delikatne, dodatkowe rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Oczywiście mam nadzieję, że nie za daleko z tym pójdą, ale mimo wszystko myślę, że będzie już coś więcej. Natomiast to jest taki bardziej właśnie ogłoszenie dla świata. Natomiast mimo tego są rzeczy, które mi się w tym zwiastunie dosyć podobały. Pierwsze, że to jest Thanos, może przez porównanie z innym złoczyńcą z innego filmu CGI, to po prostu na tym zwiastunie uważam, że wyglądał świetnie, a to jest jeszcze pół roku do premiery ponad, no. Więc już na tym etapie wygląda super, a wiemy, że jeszcze takie rzeczy można poprawić. A druga rzecz, która mnie osobiście zaciekawiła, to jak reaguje internet na
Jak ludzie patrzą na pewne rzeczy w zwiastunach, tutaj mamy tą scenę, w której Visionowi jest wyciągany niby kamień z czoła i od razu, o, Vision zginie, o, pokazali, jak Vision zginie, spoiler, i ja jestem niesamowicie pod wrażeniem tego, jak ludzie jeszcze bardzo się nie nauczyli, że jeżeli w trailerze jest tego typu scena, to znaczy, że generalnie Vision jest pewnie bezpieczny. Jakby widzę cały czas ludzi, jak dają się łapać na zwiastun, na najróżniejsze sceny, które są tak sprytnie zmontowane, i to samo było z Gwiezdnymi Wojnami niedawno i to samo jest tutaj, jak po prostu... No, studio dalej jest w stanie zmylać ludzi po 50 raz w ten sam sposób. Ja jestem po prostu pod niesamowitym wrażeniem. No, ja po tym trailerze Thora, gdzie mieliśmy scenę, gdzie Thor miał całą pełną działającą parę oczu, a okazało się, że w filmie to wygląda zupełnie inaczej. Ja już nie ufam tym trailerom kompletnie. Właśnie też jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Czy wcześniej na przykład Civil War, gdzie ta scenka, gdzie ci bohaterowie stoją sobie na lotnisku, też wyglądała inaczej, no bo nie chciano pokazywać choćby Spidermana w tym gronie. Więc wydaje mi się, że w tym, szczególnie, że to jest pierwszy teaser, podejrzewam, że tam, wiesz, jeszcze będą niektóre sceny modyfikować, część wyleci, część nie, więc może się okazać, że w ogóle sceny, które są w tym teaserze, potem się nie pojawią w filmie, więc w ogóle myślę, że nie ma co się sugerować aż tak specjalnie tym pierwszym trailerem, że on właśnie jest po to, żeby pokazać te sceny, których się ludzie spodziewają, żeby wszyscy byli spokojni, że tak, to jest ten film, na który wszyscy liczą, że no tak, będzie zagrożenie i tak dalej. Aczkolwiek ja mam cały czas złe vibesy jednak po Age of Ultron, gdzie co innego nam reklamował, co innego nam reklamował trailer, co innego było w filmie, ale liczę na to, że jednak inna ekipa twórców, powiedzmy, no sprawi, że cały film będzie lepszy. Ale to myślę, że prędzej będzie można jednak ocenić po kolejnych materiałach. Według mnie Thanos był całkiem spoko i kompletnie nie rozumiem tej burzy, która wyrosła w memach, w internecie, odnośnie Thanosa. Według mnie jest okej. Okay. Nie wiem w ogóle, skąd się te wszystkie memy wzięły. Memy z Jossem Whedonem w ogóle rozwaliły mnie. Nie wiem właśnie, dlaczego. Bo trochę wygląda jak Joss Whedon, po prostu. Jak gdyby to nie jest nic takiego, że o, ten Thanos, siecz, coś takiego, tylko po prostu, nie wiem, jakoś ma twarz tak bardzo znajomą. No, twarz Josha Brolina. No, to jest Josh Brolin, właśnie. Ma to twarz takiego buca. Ale właśnie to jest plus, moim zdaniem, że wiesz, on nie wygląda jak taki generyczny boss z gry RPG, jak Steppenwolf na przykład, który miał tak, wiesz, niewyrazistą twarz, że mógłbyś tam podstawić dowolną inną facjatę i nic by się nie zmieniło. Ale ten Thanos wygląda bardzo wyraziście, tak po prostu. Mam wrażenie, że ta twarz jest dużo bardziej ekspresyjna i bardziej taka charakterystyczna. Ja wiem, jak to określić, po prostu dużo łatwiej, wydaje mi się, będzie ją powiązać z tą postacią, z jej charakterem i tak dalej, aniżeli w wielu innych filmach. Ja myślę, że ludzie w ogóle byli przekonani, że wiesz, wjedzie Thanos cały na biało, znaczy w swojej czapce, w swoim kubraczku standardowym i wiesz, będzie opływał złotem i potęgą i tak dalej, tylko że mam wrażenie, że to by wtedy właśnie wyglądało jak wiesz, cutscenka z World of Warcraft czy coś w tym stylu. No właśnie, gadaliśmy o tym, Łukasz mnie pyta, ej, Oskar, a dlaczego Thanos nie ma hełmu? I ja piszę, że no, z mojej perspektywy to wygląda po prostu tak, że masz film, w którym są ci złole Thanosa, którzy się pojawią, oni będą bardziej generyczni, oni będą wyglądać jak właśnie typowi bad guy'e z gry komputerowej czy coś takiego. I oni będą tymi gośćmi, z którymi sobie Avengers poradzą, po czym wiesz, wyjdzie Thanos, widzisz, że dopiero z kibla wstał, gazetę odłożył i po prostu zmiótł tych bohaterów. I według mnie... Jak patrzysz na gościa, który ma milion kolców wystających wszędzie, rogaty, hełm, wielki topór i tak dalej, no to okej, okay, on może być taki, prawda, zastraszający, jak na niego patrzysz, ale co jest większym pokazem mocy, jak taki gość sobie walczy, czy gość, który właśnie ledwo co spodnie zapiął, jedną ręką rozwala wszystkich bohaterów, to według mnie jednak to jeszcze bardziej może podkreślić to, jak potężny jest Thanos, właśnie to, że nie ma hełmu, że to nie jest gość, który przygotowywał się na bitwę, przyszedł w pełnej zbroi, w pełnym rynsztunku, tylko gość, który od niechcenia sobie tych bohaterów po prostu niszczy i według mnie to może dużo lepiej zbudować tę postać. No to jeszcze jedna rzecz. Paweł wspomniał o tym, że nie rozumie tych memów. To ja się w takim razie zapytam, a co sądzisz o wielkiej fali niechęci wobec polskiego tytułu, który brzmi Avengers Wojna bez granic? Jak ci się podoba? Kurczę, na dobrą sprawę nie mam zdania. No, musi być jakiś tytuł. W ogóle kwestia tłumaczeń to jest temat rzeka. Wiele razy było tak, że ludzie narzekali na to, jak jakiś tytuł jest przetłumaczony, ale prawda jest taka, że poza dosłownością pewnego tytułu zawsze trzeba zwrócić uwagę na brzmienie. I można by zrobić coś w stylu Wojna Nieskończoności, ale dla szerokiej publiki nie wiem, czy byłoby to jakkolwiek zrozumiałe. A czy Infinity War jest zrozumiałe dla szerokiej publiki na zachodzie? Już wolałbym Wojnę Nieskończoności, prawdę mówiąc, niż Wojnę bez granic. Moim zdaniem bez granic brzmi jakoś tak
brzmi lepiej po prostu. Dla wiesz, standardowego widza to coś mówi, jakby ten tytuł. A przy okazji jest taki krótki i dźwięczny, a Wojna Nieskończoności brzmi jakoś tak trochę na siłę. Nie wiem, oczywiście, wiesz, no nie jestem native speakerem angielskim, więc nie wiem, jak to tam brzmi, czy też sam wyraz Infinity się aż tak bardzo kojarzy. Ale tak jak, wiesz, możesz nazwać Rękawice Nieskończoności jako wiesz, ten taki artefakt i tak dalej, czy Kamienie Nieskończoności, to brzmi w miarę sensownie, tak? Wojna Nieskończoności moim zdaniem nie mówi wiele i to jest ten problem, który myślę, że tłumacza chcieli naprawić. No ale co ci mówi Wojna Bez Granic? Wojna Bez Granic mówi to, że to jest wojna, która nie ma granic, która się toczy wszędzie. Na Ziemi, w kosmosie, wszędzie. No to jest takie, to jest proste i dobitne po prostu. A czy to nie w tytule nie powinno chodzić o wojnę, która dotyczy nieskończoności? Ale co, czyli co, tych ale artefaktów co to znaczy, nieskończonych? Ale wojna, która dotyczy nieskończoności. No a co to znaczy bez granic? No wytłumaczyłem się, co to znaczy bez granic. No, ale są granice no Ziemi, atmosfery. Nie ma, bo nie ma właśnie, nie ma granicy Ziemi i atmosfery, bo po prostu w którymś momencie się przeniosą w kosmos i tam się będzie wojna toczyć, bo będą chcieli... Znaczy... Bo tam są też inne kamienie. Ja nie mówię, że to jest idealny tytuł, szczególnie w kontekście jakby, wiesz, tego, że skąd angielski tytuł pochodzi. Ale nie wiem, wydaje mi się, że na polskim gruncie to jest w miarę sensowne tłumaczenie. Aczkolwiek też nie jestem jego specjalnie fanem, ze względu, powiedzmy, na genezę tego tytułu. W sensie ja rozumiem, skąd on się bierze i rozumiem, dlaczego w kontekście takim typowo marketingowym to działa, ale i tak planuję używać oryginalnego, bo brzmi jak dla mnie najlepiej z tego wszystkiego. Nie jestem fanem tego tytułu, ale prawdę mówiąc, tak bardzo się znieczuliłem po Legionie Samobójców i Wojnie Bohaterów, że już mi jest to kompletnie obojętne, jak gdyby nie jestem w stanie się wściec na to i też będę po prostu używać Infinity War, no bo tytuł jakiś polski musi być, więc nie może być równie dobrze i ten. Były gorsze. Ja mam podobnie gdzieś, bo i tak będę używał oryginalnego, aczkolwiek w ostateczności, nie wiem, wydaje mi się, że oba tytuły są i bez granic, i nieskończoności. Jakoś nie widzę przewagi jednego nad drugim, tak po prostu, w rozumieniu. Natomiast jednak nieskończoności, szczególnie jeżeli na plakatach będzie rękawica, powiedzmy, z kamieniami, to a nuż komuś zaskoczy, że o, w tych Guardians of the Galaxy było nazwane Infinity Stones i było tłumaczone jako Kamienie Nieskończoności. O, w Age of Ultron pojawiły się i były Kamienie Nieskończoności. Kontekst, jeżeli oczywiście na plakatach nie będzie ani jednego kamyczka i ani jednej rękawicy i tak dalej, cokolwiek. Ale jeżeli jednak się pojawią, to na zasadzie skojarzeń może jednak warto było tą nieskończoność zachować. Ale to nie jest coś wielkiego, to nie jest coś... O co warto się kłócić? Kamienie bez granic. No. Czasem mam wrażenie, że ogólnie tłumacząc tytuły, często tłumacze patrzą ogólnie na to, ile jest na przykład sylab w tytule i czasem jedna sylaba za dużo to jest dla nich po prostu coś, czego nie są w stanie zdzierżyć. Mogłaby być to faktycznie nieskończona wojna, tylko myślę, że tytuł po prostu byłby wtedy zbyt rozwlekły dla standardowego tłumacza i dlatego chyba wygrała ta Wojna Bez Granic. A na znaczeniu nie wiem, czy ktoś tak bardzo się skupia właśnie jak na brzmieniu. I chyba o to się jakby cały problem z tłumaczeniem tytułów rozbija. Ja mam wrażenie, że biorą przypadkowe słowa ze słownika i po prostu jak im padnie, tak są. Wiesz, mógłbym się, Paweł, z tobą zgodzić, bo to ma sens, ale po moich doświadczeniach w kinie i różnego rodzaju, jak to było zatkało kakao i tego typu tłumaczenia, których to logika jakby nie do końca jestem pewien, czy ma coś wspólnego z tym, co tu się dzieje. No, Legion Samobójców był dobrym przykładem również tego typu rzeczy, więc tak jak mówię, to co mówisz, mówisz sensem, tylko nie jestem pewien, czy oni na pewno takich również tu motywacji takie mieli właśnie, żeby to było sensem. Bardziej to, o czym Adam mówi, wydaje mi się tu prawdopodobne. Wydaje mi się, że im ciężko po prostu Wojny Nieskończoności wcisnąć to logo i to był problem, ale z drugiej strony wcisnęli Wojnę Bohaterów jakimś cudem, a żeby być niekonsekwentnym, to tamten tytuł mi się absolutnie nie podobał, mówię dlatego, że Wojna Bohaterów brzmiało tak po prostu jak taka smutna ustawka, taka Wojna Bohaterów, tak bohaterowie się zebrali i sobie zrobili wojnę. Natomiast tutaj no, tytuł jest trochę taki bardziej na większą skalę, więc może dlatego tutaj mi to brzmi lepiej. Okej, to chyba tyle jeszcze. Nie będziemy chyba się bawić spekulowanie, kto przeżyje, jak to nie. Dalej, wiem, dalej, to... robimy pole śmierci. Robimy Deadpool. Okej, to krótko. To ja zacznę, bo mówię, ja się nie lubię bawić tego typu rzeczy. Znaczy, ja zwykle nie przewiduję, co się wydarzy. Wolę mówić o tym, co ja bym chciał, żeby się wydarzyło. I już wczoraj właśnie, jak nagrywaliśmy Inhumans, to tak zaczęliśmy o tym gadać. I ja wymyśliłem sobie teorię, w której Thor zginie, bo to będzie świetny element budowania Lokiego dalej. I oczywiście Loki w takim
układzie by przeżył dalej, ale myślę, że jeszcze to dopracuję i chyba zrobię jakiś film na ten temat, bo mi się strasznie podoba ta wizja, w której Thor ginie i Loki ma z jednej strony poczucie winy, z drugiej strony poczucie powinności, żeby go jakoś zastąpić, mimo że cały świat go nienawidzi z wiadomych powodów. I to myślę, że był dobry element, żeby tę postać pociągnąć dalej i skorzystać też z jej popularności, żeby ona dalej w tym uniwersum sobie istniała. Natomiast z wielu względów wątek Thora mógłby się spokojnie na Infinity War, czy na czwartej części, kto wie, zakończyć. No dobra, słuchajcie, no to kogo obstawiacie w takim razie? Albo raczej właśnie nie tyle kogo obstawiacie, tylko jak wy byście to widzieli. I żeby nie było wątpliwości, ktoś musi zginąć. Jedną osobę musicie wytyczyć, która musi zginąć. No właśnie. Musi. No zginie albo Loki, albo Thor, moim zdaniem. Ja jakbym miał stawiać, że jeden z tych dwóch zginie i drugi będzie musiał jakby żyć z konsekwencjami, czy to jakby wszystkim, co się wydarzy później. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby pożegnać Tonego Starka, że jak w sumie to już wszystko, co mieli zrobić z nim w filmach, to już zrobili i raczej nie będzie dużo więcej Tonego Starka. I to by były trzy typy, które bym miał. Właściwie jeden to tak, albo ten, ale tak stawiam. Myślę, że jest taka możliwość, że zabiją z drugiej strony Steve'a Rogersa, i to zadziałałoby tak, jak chyba miało to zadziałać w DC Extended Universe. To znaczy Iron Man w tym momencie może zacznie zachowywać się trochę inaczej i przybierze bardziej postawę właśnie Steve'a Rogersa. Byłby to zawsze jakiś pomysł na drugą część, tak mi się wydaje. Ja jak sobie patrzyłem na to, to po pierwsze musi to być ktoś prawdopodobnie z założycieli Avengers, bo inaczej co z tego, że zabiliby War Machine'a na tym etapie, że to wtedy to już by się zrobił z tego żart, bo... O nie! Tylko nie War Machine. Się żart, bo wiesz, dostał w Civil War i tu go zabiją, więc... Loki nie sądzę z tego powodu, że za często już go zabijali, ale nie zabijali. Wiesz, Thor 1, Loki zginął, ale nie zginął. Thor 2, Loki zginął, ale nie zginął. Znaczy, gdyby nawet zginął, to i tak jako my, jako publika, cały czas byśmy myśleli, pewnie iluzja, pewnie coś tam. Ale ty mógłbyś zagrać nawet, wiesz, na reakcjami postaci. Że wiesz, Loki umiera i Thor jest na zasadzie, Loki umarł. A później on nie, wydaje mi się, że to byłoby dziwne. Natomiast więc zostają ci tylko osoby z głównej jakby paczki, no i prawdopodobnie tak, no nie wyrzucam Hawkeye'a i Black Widow w tej chwili, to raczej nie są postacie, które znowu miałyby taki impact, więc zostaje oczywiście trójca, która miała swoje trylogie. Kapitan, według mnie Rogers może zginąć, ale jak już, to w kolejnej części bym jednak stawiał. Kapitan musi być tym gościem, który, jeżeli czytaliście zapewne Infinity Gauntlet i tam jest ten moment, kiedy kapitan, wszyscy leżą bohaterowie i kapitan solo idzie na Thanosa, ma tą swoją przemowę wielką, jeszcze z nim wymienia kilka ciosów, oczywiście przegrywa, ale ma te swoje 5 sekund sam jeden na jeden, praktycznie zwykły człowiek z serum super żołnierza kontra Bóg z rękawicą. I myślę, że to jest taki jakby moment... nie było tej sceny, to ja bym po prostu wyszedł z kina. Znaczy, pewnie już by był koniec filmu, więc nic by się to nie zdało, ale i tak bym wyszedł z kina. To jest moment na czwartą część. Więc zostaje Tony i Thor. Tony według mnie nie zginie, dlatego że Disney jest w idealnej sytuacji. To jest aktor, o tyle co Thor, czyli Chris Evans i Chris Hemsworth, muszą cały czas żyć na diecie, która polega na zjadaniu 50 kurczaków dziennie. To Downey nie musi. On już nie trzeba robić Ironmana z gołą klatą. Nie musi być przypakowany. On mówi, że on może se grać to i w wieku 60 paru lat, bo cały jego, no to on musi pochodzić w garniturku i wejść do zielonego pokoju, gdzie mu zakładają ten otwarty hełm. I on mówi, że on uwielbia, jego ulubiona scena na przykład w Civil War to jest walka na lotnisku, bo wszyscy tam chodzili spoceni, po prostu umierali, a on wyszedł, klapka się zamknęła i poszedł do domu. Więc to jest wszystko. Dlatego chodzi o to, że Downeya można w małych rolach wrzucać później cały czas. Możesz Iron Manem go ile chcesz, kiedy Evans i Hemsworth w końcu stwierdzą, że już nie mają siły utrzymywać się w takiej formie. Jackman, wiadomo, jak mówił, po 16 latach jedzenia kurczaka. Więc to nam zostawia tylko i wyłącznie Thora, który wydaje mi się, że już... No jego story arc w miarę się zakończył. Zrobił wszystko, co miał zrobić, osiągnął wszystko, co miał osiągnąć, a jednocześnie... A jednocześnie wszystko wskazuje na to, że teraz stracił również wszystko, co mógł stracić, więc
więc już też, więc stawiam no, do Thora. Że Hemsworth jest chyba droższy niż Chris Evans na przykład, nie? Więc hej, zawsze można oszczędzić. Ale tak. Wydaje mi się też swoją drogą, nie wiem właśnie, czy się zgodzicie ze mną, że jednak ktoś musi umrzeć w tym najbliższym filmie i w ogóle w tych dwóch, ale jakby nawet pomijając kwestię, czy to będzie dobrze osadzone w fabule, czy nie, bo miejmy nadzieję, że tak, ale to będzie jednak dobry taki krok, żeby właśnie przedstawić już, dać temu nowemu pokoleniu bohaterów, tej drugiej fali, powiedzmy, tych bohaterów MCU, no stanąć już na czele i w pierwszym szeregu, bo mimo, że mamy Doktora Strange'a, mamy Spidermana, mamy, nie wiem, Ant-Mana, Captain Marvel się pojawi, no to i tak jednak ludzie są najbardziej przywiązani, najbardziej naklubią Ironmana czy Thora i tak dalej. Zresztą, no kurczę, samo to, że Thor trzeci się sprzedał tak dobrze, okazuje się, że zarówno Thor, jak i Loki dalej jakby mają serce publiki w garści. I w momencie, kiedy jednak część z nich, jedna przynajmniej osoba z nich, no kopnie w kalendarz, no to zrobi, a myślę, że reszta też się trochę jednak odsunie wtedy na bok. Tony Stark jakby został, to myślę, że też nie pełniłby jakiejś stuprocentowo pierwszoplanowej roli, raczej jako ten typ, który by, nie wiem, finansował Avengers, czy tam mentorował właśnie nowym bohaterom, niekoniecznie byłby tam w pierwszym szeregu, natomiast no zrobiłoby się miejsce po prostu na to, żeby Doctor Strange, czy Spider-Man, czy kto tam, czy Captain Marvel, myślę, że Captain Marvel będą mocno forsować, żeby ci bohaterowie byli tymi twarzami MCU, no bo to będzie dobry moment, kiedy będzie można tę zamianę, tę podmiankę zrobić, zanim jeszcze nam się twarze Ironmana czy Kapitana Ameryki znudzą, nie? Ja absolutnie się zgadzam, no tak jak powiedziałem, dlatego stawiam na to, że to musi być ktoś z założycieli, a konkretnie z tej trójki, która miała swoje filmy. Nie lubię takiego mówienia, że ktoś musi zginąć, w sensie to tam przy Civil War na przykład ktoś, czy przy Thorze ludzie mówi, czy przy Ragnaroku ludzie mówili, że kurde, nikt nie zginął, ale słabo. Ale z drugiej strony, no widzę ten pozafabularny, powiedzmy, aspekt, nie? Ten taki potrzebę, powiedzmy, w tym kierunku. Okej, okay, najwyraźniej moja wypowiedź była tak dobra, że nie, zamknęła temat. Świetna. Po prostu. Czechnąłeś. Okej, okay, dobra. No to zobaczymy jak nasze typy się tutaj, co się okaże. I będziemy też przy okazji czekać na kolejne trailery. Myślę, że w każdym trailerze będą teasować się o śmierci i wiesz, i naprawdę, żeby hype jeszcze podbić. Bo myślę, że masa ludzi się spodziewa, że coś tragicznego się wydarzy. No i dobra, to w takim razie zostawmy te filmowe rzeczy. Jeśli o czymś nie powiedzieliśmy, to myślę, że albo w podcaście filmowym to pomówimy, albo przy następnej okazji. I przejdźmy do informacji komiksowych. A w zasadzie jednej informacji, która jest w pewnym sensie follow-upem do naszego tematu sprzed dwóch odcinków. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że C.B. Cebulski to jest świetny wybór na Editor-in-Chief Marvela, bo to jest ten gość, który uspokoi sytuację i poradzi sobie ze złym PR-em Marvela? No to no. Chuj wszystko. Ups. Więc tutaj bardzo, bardzo dobitnie. Myślę, że nie ma co też bardzo się wgłębiać w tę sprawę, ale tak, żebyście wiedzieli, jeśli nas słuchacie i coś słyszeliście, coś wam się obiło uszy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Więc był sobie taki scenarzysta z Japonii, się nazywał Akira Yoshida. I on pracował w Marvelu, ale też w innych wydawnictwach z dobre 10 lat temu, trochę więcej, chyba z 13, 12, coś takiego. No i pisał jakieś tam komiksy, mocno inspirowane Japonią i czasami dziejące się w Japonii. Były tam postacie z Japonii, generalnie kultura japońska była w nich bardzo obecna, ale to były to komiksy przeznaczone dla amerykańskiego czytelnika. Marvel sobie bardzo to chwalił, no bo miał japońskiego scenarzystę, który jednocześnie potrafił sprzedawać komiksy Amerykanom, no idealnie po prostu. No, jak się okazało, to był C.B. Cebulski. Tada! I teraz to wyszło na jaw. Znaczy, oczywiście plotki były już od jakiegoś czasu, co jakiś czas się tam pojawiało. Sam C.B. Cebulski w ogóle zaprzeczał temu. Wydawnictwo nie miało pojęcia o tym. Co prawda, jak czytamy tej sprawie w różnych źródłach, to część źródeł mówi, że nikt go nigdy nie poznał, Akiry Yoshidy, siłą rzeczy. Natomiast gdzieś indziej przeczytałem, że ktoś go faktycznie poznał, tylko że to oczywiście nie był Akira Yoshida we własnej osobie, tylko jakiś tłumacz czy ktoś. Jeśli jak coś, to możecie mnie sprostować. No i teraz się okazało, jak już C.B. Cebulski został ogłoszony Editor-in-Chief Marvela, no właśnie, że przez jakiś tam czas ukrywał się pod tym pseudonimem. Mało tego, miał oczywiście, Akira Yoshida miał całą w ogóle historię dopisaną, w ogóle cały background, jak i faktycznie wyglądał z perspektywy, powiedzmy, researchu, jak żywa osoba. Mało tego, jeszcze jest jedna rzecz, która śmierdzi w tym wszystkim. Marvel miał taką zasadę, to był 2005 około, że jakby nie możesz jednocześnie być redaktorem i
i scenarzystą. Chodziło o to, że generalnie jakby w momencie, w którym piszesz daną historię, to jakby brać jeszcze kasę za redakcję, to jak branie dwa razy kasy za to samo, jakby to ma sens. No, scenarzysta powinien sam dbać o to, żeby jego historia była jak najsensowniej ułożona, a potem redaktor ma jakby swoją robotę jeszcze, żeby to właśnie zredagować. I to znowu absolutnie nie jest w żaden sposób potwierdzone, że coś takiego miało miejsce, ale jeżeli faktycznie Cebulski, który był redaktorem wtedy pod swoim własnym nazwiskiem w Marvelu, jednocześnie mógł być również scenarzystą jako Akira Yoshida. I to już jest bardzo, bardzo śmierdzące. Oczywiście, tak jak mówię, nie ma absolutnie żadnego dowodu na to, że on brał kasę dodatkową za bycie redaktorem, że redagował swoje rzeczy. Nie, tutaj nie ma absolutnie żadnych tego typu rzeczy, ale po prostu było to pewne naruszenie takiej wewnętrznej tak, etyki, powiedzmy, tak. No nie mówiąc oczywiście o samej kwestii, że gość z USA podawał się za Japończyka i jakby to też jest, powiedzmy, szczególnie współcześnie dość kontrowersyjne. No wiesz co, dla mnie najbardziej kontrowersyjną częścią tego newsa to jest to, że prawdopodobnie dwa razy brał pensję, raz jako redaktor, raz jako scenarzysta. To jest strasznie śliskie. W tym momencie powinien był zrezygnować z tego aliasu. Ale sam fakt, że że ukrywał się pod pseudonimem, nie jest dla mnie tak kontrowersyjny, jak to jest on był weeaboo po prostu, był kompletnym weebem. Natomiast tutaj oskarżenia niektóre, które są wysuwane w tej chwili przeciwko niemu, są mocno tutaj moim zdaniem przesadzone i wydaje mi się też mało prawdopodobne, szczerze mówiąc, jak gdyby tutaj historia nie jest jasna, tutaj są troszeczkę sprzeczne informacje, że Marvel kompletnie nie miał pojęcia o tym, że to jest ta sama, że Cebulski to faktycznie używał pseudonimu. Aczkolwiek przynajmniej kilku pracowników ważniejszych Marvela w tamtych czasach, jak jeden z redaktorów, Mike Martz, był przekonany, że Yoshida to jest kompletnie inna postać. Właśnie spotkał się z tym tłumaczem, który tłumaczył Marvel manga na japoński i był przekonany, że to jest właśnie Yoshida. Jak doszło do takiej pomyłki, to jakby to też jestem ciekaw. Ale nie, szczerze mówiąc, jak gdyby dla mnie to jest dużo mniej kontrowersyjne, jak się wydaje. Jak gdyby dużo często, jak się mówi o zapożyczaniu kultur i tak dalej, to się mówi często o tym, jak, wykorzystuje się głos mniejszości, która w inny sposób nie ma swojego głosu. I ciężko mi powiedzieć, że w przypadku Japończyków, czy możesz mówić o nich jako o mniejszości, która nie ma swojego głosu w komiksie, biorąc pod uwagę, że manga jest dużo większym rynkiem niż rynek amerykański komiksu, na dobrą sprawę, jeśli chodzi o same sprzedawane zeszyty, czy tomiki i tak dalej. Więc, i to nawet wiesz, nawet w Ameryce. Więc dla mnie to jest dużo mniejsza kontrowersja, niż próbuje się ją w tej chwili malować. Ja się zastanawiam osobiście, czy wiadomo w ogóle, skąd wyciekła ta informacja, jak ona wyszła? Ktoś z was wie? Przyznał się. Nie, to znaczy na początku było tak, że jak ogłoszono to, że Cebulski zostanie editor-in-chiefem w Marvelu, to brand manager Image Comics, David Brothers, opublikował na Twitterze taką bardzo enigmatycznego tweeta o tym, że... żeby zapytali, kim była Akira Yoshida Cebulskiego, czy coś w tym stylu. Nie, akurat nie mam tego przed sobą, ale coś w tym stylu, tak bardzo, wiesz, zarzucił ten temat i dziennikarze to podłapali, zaczęli naciskać, no i Cebulski uznał, że na tym etapie już lepiej się przyznać, więc się przyznał faktycznie i potwierdził to wszystko. I też wyszło przy okazji, że prawdopodobnie też dlatego wcześniej się zawinął z USA i pojechał sobie tam robić co innego, na przykład w Azji. No ale w momencie, kiedy właśnie wrócił, powiedzmy, do tej głównej pozycji i znalazł się w centrum tego wszystkiego, no to ta sprawa pojawiła się znowu na tapecie, więc... Tak to wygląda. Natomiast no, ja też, szczerze mówiąc, mnie to nie rusza aż tak bardzo. Tym bardziej, że to było 13 lat temu, mówmy się, no to był kawał czasu, inne kierownictwo Marvelu zupełnie. I też no, to nie jest aż tak jasne, że to jest śliskie i trochę właśnie dwuznaczne etycznie, ale no, z drugiej strony to nie jest poważne przestępstwo, mówmy się. Tym bardziej, że no, mówimy po prostu pisanie pod pseudonimem, więc...
Wiesz co, jak Comic Book Resources porównuje tę sprawę do Ediego Berganzy, gdzie masz właściwie osoby poszkodowane, no to Cebulski swoim Yoshidą nikogo nie skrzywdził. Nikomu tak naprawdę nie zrobił, nie zrobił przykrości żadnej, ani nie złamał prawa na dobrą sprawę. Więc no moim zdaniem to nie jest w żaden nawet nie jest blisko tej samej afery. Znaczy, jasne, znaczy, wiesz, masz z jednej strony ludzi, którzy no bardzo, powiedzmy, no podchodzą do tego bardzo negatywnie, ale z drugiej strony masz też ludzi, którzy bronią go na zasadzie, że to jest dokładnie to samo, jak, wiesz, Stan Lee przyjął pseudonim i tak dalej. No nie, ale to jest coś pośrodku, coś, co jest właśnie, jest czymś, na co może spojrzeć z lekkim zdegustowaniem, ale z drugiej strony, nic, co by na pewno wpłynęło na, moim zdaniem przynajmniej, nic, co by wpłynęło na jego kompetencje w kierowaniu Marvelem w tym momencie. No, tym bardziej, że właśnie, jakby nie patrzeć, no Cebulski był bardzo związany z tym rynkiem azjatyckim i wyobrażam sobie, że... Tym bardziej, że właśnie, a propos właśnie tego, to nie jest tak, że on sobie wymyślił, wiesz, wielki masterplan, jak to zostać słynnym scenarzystą komiksów. To się potoczyło trochę swoją drogą. To znaczy, on zaczął publikować jako ten Yoshida, potem po prostu nagle trochę wbrew sobie dostał, wiesz, został zaproszony do Marvela i tak dalej, trochę popłynął z tym po prostu. Ja w którymś momencie po prostu ta postać zniknęła i nikt się w sumie nigdy nie zapytał, co się z nią stało, ale zniknęła, projekt upadł, Cebulski się z tego wycofał i ta sprawa zniknęła na długi czas i dopiero teraz wypłynęła, więc też to nie jest tak, że to się działo wczoraj, nie? I ktoś go złapał za rękę teraz nagle, więc to też myślę, że trochę zmienia perspektywę jednak. Pamiętam w ostatnim odcinku Comics Weekly opowiadaliście o tym, jak wiele osób zrekrutował Cebulski do Marvela i jak bardzo świadczy to jakby o tym, że jest związany, powiedzmy, z rynkiem twórców. Myślę, że byłaby naprawdę duża afera, gdyby się okazało teraz, że połowa tych osób, których nigdy nikt nie widział, to tak naprawdę jego alter egos. No cóż, to jeszcze, ale to ja wtedy musiałbym znowu zastanowić się, czy tak źle o nim myślę, bo on generalnie rekrutował rysowników, więc jeżeli gość byłby scenarzystą, jeszcze uzdolnionym rysownikiem i jeszcze redaktorem w tym samym czasie, to no, z jednej strony tak, ale z drugiej strony naprawdę tak, człowiek nowoczesny. Słuchajcie, czy ktoś z was widział kiedykolwiek Kasię Niemczyk na żywo? Bo się tak zacząłem zastanawiać. Na MFK IG chyba. Była, ja widziałem. A może tylko wynajęta aktorka? Właśnie, może to nie była Kasia Niemczyk, może to tłumacz z polskiego. Tak, może to był... Może to był przebrany CVP Cebulski. To był właśnie... Tak. Nigdy nie wiesz, wiesz, może jest też mistrzem, wiesz, kamuflażu, przebierania się i tak dalej. Zastanawiam się, czy na autograf to na pewno autograf Kasi Niemczyk. Tak, weź zobacz go z każdej strony pod mikroskopem, może wiesz, może tam jest mały podpis CV Cebulski gdzieś na boku. Do grafologa. Ja natomiast chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że z jednej strony się z wami zgadzam, że to nie jest niby coś wielkiego, ale z drugiej strony rozumiem pewne nadużycie jakby zaufania w jakiś sposób, bo to też nie jest do końca w tym samym artykule na CBR, gdzie robią nietrafne porównanie. Zaznaczają jednak słusznie, że to nie do końca jest też to samo, co Stan Lee piszący pod pseudonimem. Nie, no pełna zgoda tutaj. Bo tutaj jakby jednak doszło trochę do większego, mówię, może nie oszustwa, bo to złe słowo, ale jakiegoś takiego nadużycia zaufania właśnie, przez to, że miał jakby... Przez to, że był cały ten życiorys tego Akiry Yoshidy, tak? Że mogłeś wszystko o nim wiedzieć. I jestem w stanie zrozumieć, nie mówię, że tak musi być, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś pochodzący z mniejszości azjatyckiej, na przykład mieszkający w Stanach i czytający wtedy komiksy, może się poczuć oszukany, bo jednak no, chociażby ten fakt, że gadamy często o Kasi Niemczyk, w ten sposób, że sami mamy tą, każdy ma tą, nie wiem jak to nazwać, dumę narodową, tak? Fajnie, ktoś z Polski dostał się do Marvela. No tak jest. I w momencie, w którym ktoś właśnie, tak jak wspomniałem, z mniejszości mógł się czuć, że o fajnie, ktoś, kto jest jakby reprezentuje mnie w jakiś sposób, tak? Pisze te historie, jest tam, jakby reprezentuje moją kulturę i potem się okazuje, ups, nie do końca. Mówię, to nie jest coś, za co ktoś powinien trafić za kratki, czy dostać coś tak, ale rozumiem jednak pewne zgorszenie w tym momencie. No, niesmak, tak? Tak, zdecydowany niesmak. I jak teraz mówimy o tym, że Cebulski jest, prawda, editor-in-chief, czyli no, jakby nie patrzeć, najważniejszą osobą, jeśli chodzi o komiksy Marvela w tej chwili,
No to rozumiem, że to jest jednak spora szrama na życiorysie i kiedy on dopiero obejmuje to stanowisko, to jednak, jak mówiliśmy o tych właśnie uspokojeniu, tak, polepszeniu PR-u, to nie jest najlepszy początek. Znaczy wiecie co, no z drugiej strony, no ale Cybulski też siebie tak nie broni, że był tak super zajebisty, w tym zaznacza w swoim jak gdyby o oświadczeniu, że był młody i naiwny i że to był błąd. I mówi o tym, mówi też o tym, co jest interesujące dla mnie, że to są stare wieści, z którymi już się dawno jak gdyby Marvel rozprawił. No Marvel tak, ale publika więc nie. Wygląda, no publika nigdy nie było wyciągnięte na, wiesz, na światło publiczne, ale wygląda na to, że Marvel od jakiegoś czasu przynajmniej musiał o tym wiedzieć. I w jakiś sposób był, nie wiem, czy ograniczony, czy miał jakąś wewnętrzną karę, czy coś w tym stylu. Ale być może to jest już sprawa, która jak gdyby została w dużej mierze rozwiązana wewnętrznie. A nie oszukujmy się, te komiksy nie miały tak dużego znaczenia kulturowego, jak ty w tym momencie mówisz o Kasi Niemczyk. No to wyobraź sobie, że w Ameryce by równocześnie wydawano Tytusa, Romka i Atomka i byłby bestsellerem. Albo wyobraź sobie, że polskie komiksy równocześnie w Ameryce wychodziły regularnie i one wszystkie byłyby tam bestsellerami, by się sprzedawały dużo lepiej niż wiesz, najnowsze komiksy amerykańskie. No akurat tak się składa, że Japończycy mają jeden z największych rynków komiksowych na świecie i oni w żadnym razie, im nie brak ich głosu, jak gdyby w tym medium. Więc wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku, nie mówię o każdym przypadku, kiedy jest takie udawanie kogoś z innej kultury, ale w tym konkretnym przypadku jest dużo mniejsza szkoda i wiesz, i zresztą to jest na swój sposób, oczywiście to jest niesmaczne i tak dalej, to jest na swój sposób także, wiesz, komplement dla kultury japońskiej ze strony Cybulskiej. Ja wiem o tym, że to brzmi dziwnie, ale no on był trochę tutaj na tej pozycji, której są, wiesz, te dzieciaki, które udają, że są Japończykami, dosłownie weeb, gdzie był do tego stopnia zafascynowany kulturą japońską, że chciał sam być postrzegany jako jej część. No tam pomieszkiwał i tak dalej, nie, ale jasne, to znaczy, wiesz, chodzi o zasady, nie? To o tym mówimy. Nie, jasne, jasne, ja, ale wiesz, chodzi mi o to, że szkoda jest. No, nie jest to taka duża szkodliwość, mała, powiedzmy jasne, niż gdyby to była inna sytuacja. Aczkolwiek wydaje mi się, że możemy, myślę, oczekiwać powoli pojawienia się jakichś pochodzących z Azji scenarzystów Marvelu, bo to będzie najłatwiejsza, mówiąc tutaj całkowicie cynicznie, najłatwiejszy sposób, żeby trochę ten pożar ugasić tutaj. I jestem pewien, że Cybulski byłby zachwycony z takim obrotem sprawy, jako że wiesz, sam jest weebem, więc prawdopodobnie sam by sam chętnie takie rozwiązanie sam by wprowadził. Sam by chętnie napisał wszystkie. Sam by je napisał, tak. Okej, okay, dobra, to na tym my się zakończymy. No, także tak jeszcze właśnie z perspektywy oczywiście marketingowej, no to niestety póki co Marvel ma to, co kiedyś miało DC w czasie New 52, nie? Była ta strona, czy DC zrobiła akurat dzisiaj coś głupiego, więc Marvel ogólnie ostatnio zalicza za każdym razem jakąś wpadkę PR-ową, ale hej, kiedyś się to może skończy. No i dobra, no ale wspomniałem o DC, także przejdźmy do naszego głównego tematu, do wielkiej premiery sprzed tygodnia, dwóch tygodni, czyli Doomsday Clock, zeszyt pierwszy. Wszyscy przeczytaliśmy ten zeszycik i jest to oczywiście w dużej mierze kontynuacja, czy sequel do bardzo ważnego dla całego medium i w ogóle dla kultury komiksu Watchman Alana Moore'a, o którym myślę powiedziano już wszystko, więc też myślę, że nikomu nie trzeba przybliżać, czym Watchman jest. I jestem bardzo ciekaw, zanim w ogóle pomówimy, nie wiem właśnie, jak wolicie, czy najpierw mówimy o samym komiksie, czy najpierw mówimy o tym, czy to jest dobry i powiedzmy opowiedziany z szacunkiem sequel, bo jednak dużo kontrowersji wiązało się z tym, że w ogóle ktoś tę historię kontynuuje, tak wiesz, bezpośrednio. Nikt nie mówi, że to jest jakiś spin-off czy alternatywna rzecz, tylko to faktycznie czuć, że jest to kontynuacja. Może najpierw o samym komiksie pogadajmy, okay. Bo to potem będzie dziwnie odnosić się do rzeczy, o których... No dobra, to zacznijmy od Pawła w takim razie. Paweł robił film na ten temat, którego celowo jeszcze nie widziałem właśnie po to, żeby mógł się powtórzyć i wtedy nie będę musiał słuchać tego samego. Słuchaj, to tak, to powiedz nam w takim razie tak bardzo krótko, jaki miałeś stosunek do tego komiksu, w sensie oczekiwania wobec niego i w jakim stopniu to się spełniło, w jaki sposób ci ogólnie podobał po prostu jako komiks, jako coś na swoich własnych prawach, a później pomówimy o nim jako kontynuacji. Ja miałem do tego tytułu stosunek jak najbardziej pozytywny.
wiesz, w moim odczuciu ciężko jest mówić o jakich, nie wiem, ciężko jest mówić o tym, jakie miałem jakby oczekiwania w stosunku do kontynuacji Watchmen. Starałem się tego tytułu nie traktować w ogóle w taki sposób. Doomsday Clock to jest, nie wiem, pierwszy zeszyt po prostu nowej serii. Oczywiście nie można tego odczytywać w kompletnym oderwaniu od Strażników, ale jest tutaj dużo elementów z DC i jest to teasowane praktycznie od tego one-shotu Rebirth i bardziej w ten sposób starałem się w ogóle odczytywać cały ten komiks, ten pierwszy zeszyt przynajmniej, który na razie się pokazał. I osobiście byłem po prostu bardzo pozytywnie nastawiony właśnie od tych pierwszych jakby teaserów jeszcze w Rebirth, że będzie w ogóle coś takiego, że postarają się te postacie połączyć właśnie. Postacie z Watchmen w świecie DC. I osobiście podobało mi się, przynajmniej ten pierwszy zeszyt. Oczekiwania, tak jak mówię, może nie miałem jakichś, nie wiem, zbyt wygórowanych. No zresztą o tym chyba będziemy mówić za chwilę, ale sam ten zeszyt jest po prostu całkiem spoko. Jest według mnie, po prostu poważnie podchodzi do tematu, jakim jest kontynuowanie faktycznie tak kultowego klasyka. To znaczy, jak spojrzymy na te wcześniejsze rzeczy, które robiono w świecie Watchmen, już bez jakby wiedzy Alana Moore'a, na przykład na Before Watchmen, tak? Tak to się nazywało, ten cykl Strażnicy Początek. Tam według mnie po prostu DC chciało teasować całkiem niezłym line-upem twórców, ale w praktyce wyglądało to bardzo różnie i praktycznie żadna z tych serii nie była jakaś nawet dobra. Czy bardzo dobra, to już w ogóle. Większość z nich to były takie, no, zwykłe, bardzo przeciętne komiksy. Takie, powiedzmy, produkcyjniaki. Ja tak na to patrzę. A tutaj, patrząc nawet, nie wiem, na to, że Jeff Jones to pisze, a do Jeffa Jonesa mam w sumie całkiem dużo szacunku, bo nie przeczytałem jeszcze ani jednego jego komiksu, który byłby zły. A Gary Frank rysuje i w ogóle robi to naprawdę świetnie i bardzo pasuje do kontynuowania Watchmen, bo jego styl bardzo przypomina mi Dave'a Gibbonsa. Jest tak samo, powiedzmy, realistyczny, tak samo klasyczny i forma w ogóle Doomsday Clock bardzo odpowiada tej formie, którą prezentowali Strażnicy. Widać po prostu to, widać z jak dużym faktycznie szacunkiem podeszli autorzy Doomsday Clock do tematu. Ja tak specjalnie naciskałem właśnie, żeby traktować ten komiks jako sequel, bo to jest coś, co mnie zaskoczyło, że ten komiks bardzo taki bardzo wyraźny sposób chce kontynuować dokładnie od tego momentu, w którym się Watchmen samo zakończyło. Jednocześnie, i tutaj się zwrócę do Adama i Oskara, którzy powiedzą zaraz, co uważają, że udało się znaleźć ten fajny balans, właśnie jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzicie, że udało się właśnie w perspektywie tego, że to jest sequel, znaleźć ten balans, gdzie ten komiks czuć, że to jest historia utrzymana w duchu tego poprzedniego komiksu, zarówno pod względem tego, jak historia jest poprowadzona, jak postacie są przedstawione, a mamy też nowe postacie, nie tylko te, które już widzieliśmy, w zasadzie przede wszystkim nowe postacie, a tyle też oprawy graficznej, która z jednej strony, i to się też tyczy samej historii, z jednej strony jest utrzymana w duchu tego, co robił Dave Gibbons, choćby nawet nie tylko tym klasycznym stylem rysowania postaci, ale też na przykład paletą barw, która też się opiera mocno na takich dość jaskrawych, pomarańczowych, powiedzmy, barwach, często łamanych kadrami, już w nieco zimniejszej kolorystyce. Ale jednocześnie nie czuję, że to jest naśladownictwo, że nikt nie próbował naśladować dokładnie tego, co było w Watchmen. I to się tyczy też samego scenariusza. No ja się nie zgadzam. W sensie nie do końca się zgadzam. No mam mieszane uczucia jak gdyby do tego komiksu, dlatego że podobał mi się do momentu, kiedy się pojawił Superman. O, to samo dlatego, miałem. Że to jest coś, co... dlatego, że to jest coś, o czym zapominamy, że to nie jest tylko po prostu kontynuacja Watchmen, to jest też wielki crossover pomiędzy Watchmen a uniwersum DC, do którego jeszcze tak naprawdę nie doszło. To jest wstęp. Dowiadujemy się, co się dzieje w uniwersum Watchmen, dowiadujemy się, co się dzieje z Supermanem i jak gdyby jeszcze tego zderzenia tych dwóch światów nie było. I tak naprawdę to zderzenie dwóch światów będzie prawdziwym testem dla tego komiksu, na ile to się właściwie ten cały projekt udaje. Dlatego, że teraz, dopóki wszyscy bohaterowie są w swoich komfortowych strefach, to jest wszystko w porządku. Nie zgadzam się co do ciebie, do tego, co powiedziałeś, że ten komiks nie jest naśladowniczy. Ten komiks jest tak naśladowniczy, jak tylko się da. Jak gdyby kreska imitująca Dave'a Gibbonsa to jest jedno, ale zachowana jest na przykład siatka 3x3, bardzo charakterystyczna dla Watchmen. Co dla mnie byłoby interesujące, gdyby na przykład w momencie, kiedy pojawia się Superman, zmieniałby się też układ całej strony. Ale nie, dalej jest kontynuowany tak, jakby to dalej się działo w uniwersum Watchmen, co moim zdaniem
zgrzyta, jak gdyby. Jak gdyby, wiesz, masz tę historię, która jest poważna i tak dalej, i nagle wracamy do naszych standardowych rajtuzów i majtek. Szczególnie, że jestem ciekaw kilku takich małych detali, których mało kto pamięta. I jak się do tego odniosą, mianowicie to, że Superman istnieje w uniwersum Watchmen, to znaczy jako komiks, jest w jednym z tych pisanych rozdziałów, jest wspomniane, że jak gdyby na skutek popularności Action Comics, jak gdyby powstają Minutemen i powstaje później Watchmen i tak dalej, więc już w świecie Watchmenów i funkcjonuje Superman jako postać fikcyjna i też można się domyślać, że inni superbohaterowie DC, przynajmniej ci ze złotej ery komiksu tam też. Tam jest taki nawet tekst, w którym ktoś mówił, że Superman istnieje i jest Amerykaninem i odnośnie doktora Manhattana. No, więc to jest też takie pytanie. To jest też, jeszcze na dobrą sprawę nie wiemy, jak ten komiks wyjdzie, dlatego że prawdziwy test jest jeszcze przed nami. Prawdziwy jak gdyby papierek lakmusowy, który stwierdzi, czy ten komiks jest zły, czy dobry. Dziwny był dla mnie to tło polityczne, które próbowali rozrysować, dlatego że nie było do końca akuratne, gdzie akcja komiksu ma mieć miejsce na początku lat 90. i dostajemy informację o tym, że zaraz Rosjanie najeżdżają Polskę, ale przecież my byliśmy wtedy w Układzie Warszawskim. Ktoś nie sprawdził czy coś i nie wiem, jak gdyby brakuje mi troszeczkę tutaj, wydaje mi się to po prostu imitacją oryginału i jeszcze nie widzę wiele od rzeczy, które by komiks wnosił od siebie. Jedno, co mi się podobało, to jest Rorschach, nie wiem, czy o nim już możemy mówić czy nie. Była duża obawa dotycząca tego, jak Rorschach ma wrócić, bo jak wiemy wszyscy w oryginale Kovacs umiera i to jest bardzo znacząca śmierć i we wszystkich materiałach promocyjnych pojawiał się Rorschach, więc wszyscy się obawialiśmy, że zostanie w jakiś głupi sposób taki typowo komiksowy wskrzeszony. Okazuje się, że nie, że to jest po prostu Rorschach, ale nie Kovacs. Jest to inna postać, która przejęła to miano, co jest najprostszym wyjaśnieniem, jak ktoś jest, w jaki sposób się tutaj może ta postać pojawić. Podobają mi się te nowe postacie, chociaż jeszcze zbyt dużo o nich nie wiemy. Są intrygujące, tyle mogę powiedzieć na ten temat. Natomiast cały ten epilog w momencie, kiedy wiesz, Superman ma zły sen, był po prostu słaby i był, wiem, to jest teasowanie, że Dr. Manhattan działa coś nie tak z tym światem. Ale no po prostu tak mi zgrzytało z całą poprzednią resztą, gdzie miałeś tą rzeczywistość taką, wiesz, brudną, typową dla Alana Moore'a, a później przenosimy się do świata komiksowego i nie zgrało to dla mnie do końca. Cytując klasyk, my man! Dokładnie miałem te same odczucia wczoraj jeszcze, jak nagrywaliśmy tych nieszczęsnych Inhumans, to gadaliśmy chwilę z Łukaszem i dokładnie to powiedziałem, że do momentu, w którym przechodzimy do DC, ten komiks mi się podobał, ale jak już wskakujemy na Supermana, to coś mi zgrzyta. I miałem... Warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, bo zaraz przejdziemy do tego, że jest to kontynuacja Watchmen i jaka jest to kontynuacja Watchmen. Natomiast warto wspomnieć, że jest to przede wszystkim też kontynuacja DC Rebirth. I ja mam taką trochę już alergię na pewną rzecz w DC Rebirth. Mianowicie mam alergię na teasowanie doktora Manhattana w DC Rebirth. Za każdym razem, kiedy to się dzieje, to ja mam taki po prostu prawie, że odruch wymiotny, bo wkurwia mnie to już od roku. Mianowicie, jak pojawiło się teasowanie doktora Manhattana w komiksie DC Rebirth i było ten Pandora, tak, ten cały motyw, wow, doktor Manhattan, yes, coś się dzieje. Później, przez rok dobitniej, to nie żeby w jednej serii, nie żeby w jakimś jednym ciągu serii, ale po prostu, tam jest tajemnicza siła, Titans Annual, jest ten Key, czy jak on tam się nazywał, Skeleton Key, ten gość, nagle został porwany przez tajemniczą potężną siłę, coś tam innego, tajemnicza potężna siła, jak ja mam tego dosyć po prostu, tak tego nienawidzę i w tym komiksie, jakby moje wrażenia są, pokażcie go wreszcie, bo w tym momencie już mam tego tak serdecznie dosyć i w momencie, w którym jakby akcja dzieje się w świecie Watchmen, gdzie Dr. Manhattan, wszyscy go spotkali, to nie jest tajemnicza siła, tylko to jest Dr. Manhattan. Więc w momencie, w którym Ozymandiasz mówi, że chcą go znaleźć, to tak u mnie wszystko siedzi na miejscu, bo to jest po prostu bohater, tak, to jest gość, z którym rozmawiali wcześniej, to jest
znają się i w porządku, i tu wszystko działa. Ale kiedy przeskakujemy na Supermana i ojej, rodzice mu giną, bo tajemnicza siła wmieszała się w czas, to w tym momencie ja tak się mam ten sam odruch i mnie to tak irytuje i ja po prostu tak już chcę, żeby tak jak Adam powiedział, żeby to już wreszcie skleili i poszli z tym dalej. Ja tak chcę, żeby mieli to za sobą. Przesadzili z tym zdecydowanie przez ten rok i ten komiks niestety tego nie poprawił. Co więcej, mam wrażenie, że ten wypadek mamy i taty Kenta to jest oczywiście kolejny pretekst, żeby zrobić taki sam trochę niepotrzebny komiks do uprzątnięcia continuity, w sensie oczywiście chcemy przynajmniej Martha Kent z powrotem, żeby Batman mógł płakać w uniwersum komiksowym, więc zaraz naprostujemy to, więc musimy to pokazać, ale musimy to teasować tym Manhattanem, także to było, po prostu jak na to przeskoczyłem, to natychmiast mnie ten komiks odrzucił, ale do tego czasu, czyli wszystko co było związane z kontynuacją Watchmen, jak najbardziej do mnie trafiło, tak jak mówiliście, podmianka Rorschacha i ten cały motyw z nim, nowe postacie, które mogą być intrygujące, to jak Wade sobie radzi, czyli Ozymandiasz w tym nowym świecie, pod jakby zachowanie motywu z pamiętnikiem Rorschacha, który na dobrą sprawę na nowo otworzył tą całą lawinę i tak dalej. Wszystko, mam tu poczucie, że to jest faktycznie kontynuacja, że tu nic nie zostało pominięte, że wszystko jest dokładnie mniej więcej tak jak jakbym sobie mógł wyobrazić, że ta historia poszłaby dalej. I tak jak mówicie o zachowaniu paneli, o kolorystyce, o tym wszystkim nie będę się powtarzał, bo to absolutnie ma ten klimat. Ale jako... Więc kontynuacja Watchmen tak, te dołączenie do DC Rebirth póki co jestem na niebo, ile można. No ja się tutaj zgodzę z wami, jeśli chodzi o tego Supermana. Ja w ogóle go pominąłem, jak zacząłem mówić o tym komiksie, więc niech to świadczy o tym, jak mi się ta część podobała. A w sumie ona zajmowała całkiem sporo miejsca, nie wiem, ja tak sobie tak sięgnąłem pamięcią i mi się to skojarzyło, że tam, nie wiem, może z dwie strony były tego Supermana, a pewnie było dużo więcej. Ale fakt, to też na mnie nie zrobiło wrażenia, w ogóle zapomniałem kompletnie o tym i jak mówiłem, to mówiłem głównie o tej części właśnie Watchmenowej. I nie, no właśnie ja inaczej niż Adam, nie odniosłem wrażenia imitacji. Jeszcze nie wiem dlaczego do końca, w sensie nie musiałem to chyba przeanalizować lepiej, żeby powiedzieć dokładnie dlaczego, nie, ale miałem wrażenie po prostu nieco inne odczucia podczas czytania tego. No natomiast ta druga część też mi ewidentnie nie podeszła. Natomiast też podobało mi się właśnie samo to wprowadzenie tych nowych postaci, bo myślę, że one też było całkiem ciekawie zaprezentowane. O Rorschachu już mówił Oskar, tutaj się zgadzam. W sensie to jest Rorschach i on nawet mówi o tym sobie, że o, jest tak, jestem Rorschach, żadnych pytań. Ale jednocześnie widać, że to jest trochę inna postać i no, myślę, że można ją w ciekawy sposób przedstawić. Ale też podobała mi się ta para tych wilanów. Jak to było? Mime i Marionette, tak? I strasznie mi się podoba fakt, że to też są postacie inspirowane tymi z Charlton. Jakoś nazywali Punch i Jewelry chyba. Tak, w ten sposób. To były postacie, którzy byli, zdaje się, jakimiś pacynkarzami. Generalnie w cyrku operowali jakimiś tam pacynkami czy innymi marionetkami. I odkryli walizkę czy jakiś inny kontener z jakimś sprzętem kosmicznym. Zaczęli go używać, więc hej. Tak. I myślę, że to fajnie działało. No i bardzo chętnie przywitam, szczerze mówiąc, więcej nowych elementów. I właśnie łapię się na tym, że bardziej mnie interesuje, szczerze mówiąc, czytanie sequelu do Watchmen, zobaczenie jak ten świat wygląda po tym, co się wydarzyło w finale Watchmen, po tym jak świat odkrył, co było w tym dzienniku Rorschacha i jak Ozymandiasz dalej chce, wiesz, naprawić świat, mimo że mało czasu mu na to zostało, niż czytanie tego połączenia tych dwóch światów, wbrew temu, co Paweł mówił wcześniej, w sensie zupełnie inaczej niż on. Ja dużo chętniej bym po prostu przeczytał taki legitny sequel do Watchmen, napisany, wiesz, z szacunkiem i z jakimś ciekawym pomysłem na to i myślę, że tutaj ta część dostarcza mi na razie tego. W sensie bardzo podoba mi się, jak ten świat jest tutaj budowany. Natomiast ten dodatek tego standardowego uniwersum DC na razie faktycznie tutaj jest się zgodę z Adamem, brzmi trochę jak tak na doklejkę, bo trzeba by to wreszcie zrobić i trochę nie pasuje na razie, ale hej, może w kolejnych zeszytach to będzie wyglądało lepiej. No właściwie, wiesz, właściwy test dla tego komiksu jest jeszcze przed nami, bo tak naprawdę to jest wstęp tylko. I od strony, i tutaj tak jak wspomniałem, od strony Watchmen może czegoś się dowiedzieliśmy i coś ruszyło do przodu, tak od strony DC nie ruszyliśmy się ani o krok, dalej stoimy w tym samym miejscu, czyli tajemnicza siła z tyłu działa i namieszała w czasie. Wiemy po tym pierwszym numerze, jeśli chodzi o stronę DC, wiemy dokładnie tyle samo, co wiedzieliśmy właściwie rok temu. A w ogóle czytałeś Action Comics ostatnie?
To było dopiero bolesne, jak gdyby cały komiks to jest Superman mówi, że jest jakaś tajemnicza siła, która niszczy czas. Oni tak, cały czas stoją w miejscu, cały czas stoją w miejscu, ile można? Od roku. Wiemy to od pierwszego komiksu DC Rebirth, nie posunęła się akcja ani o krok do przodu. Tak, jakieś tam okruszki rozsypano, ale tak naprawdę po drodze zrobiono motyw w rodzaju ej, zaskoczymy was, to Doktor Manhattan. No właśnie, szczerze mówiąc, mogliby zrobić właśnie kontynuację Watchmen, przygotować ten świat na połączenie, na jakiś tam crossover i osobno z drugiej strony przygotowywać DC i dopiero to zrobić. No, teraz właśnie mam wrażenie, że to stało długo w miejscu, czekając, aż wreszcie Jeff Jones wymyśli, co chce z tym zrobić i dopiero do tego dojdzie. To zwrócę się znowu do Pawła. W takim razie, co uważa na temat tych nowych postaci i jak ci się właśnie ta druga część podobała, co do której tutaj nie byliśmy przekonani? Nowe postacie mi się bardzo podobały. To znaczy, podoba mi się to, że wprowadzono nowych, bo jest powiedziane, że oni byli złoczyńcami i wprowadzono nowych złoczyńców ze świata Watchmen. Wcześniej na dobrą sprawę znaliśmy tylko Molocha i to Moloch też był bardziej, powiedzmy, wzmiankowany w głównej serii niż pokazany jakoś tam konkretnie. I podoba mi się to, że wreszcie dostajemy jakichś złoczyńców, tak powiedzmy, pełną gębą w świecie Watchmen. I o ile o Marionette jakby nie wiemy praktycznie jeszcze nic, bo nie wiemy nic poza tym, że Rorschach porwał jej dziecko i tym szantażem jakby skłaniają do współpracy, to te kilka stron z mimem bardzo fajnie go pokazało, nawet bez żadnego tekstu, tylko samym rysunkiem. I spodobał mi się na tyle, na pewno został zatizowany dla mnie na tyle dobrze, że chciałbym go zobaczyć w tych kolejnych zeszytach i zobaczyć faktycznie jakby do czego będzie zdolny w tej serii i co zrobi. A jeśli chodzi o tę drugą część, wiecie, jestem tak trochę wyrwany z kontekstu, bo tytułów z DC Rebirth w oryginale praktycznie nie czytam, bardziej staram się czekać na te polskie wydania, poza dosłownie Batmanem, Detective Comics nie śledzę niczego na bieżąco, więc cała ta tajemnicza siła z kosmosu, o której opowiadacie, jakoś jeszcze mnie omija. Pewnie będę miał to samo, co wy macie teraz, za jakiś czas. Doświadczę dokładnie tego samego. Ale na ten moment ja nie czuję się jeszcze jakby zmęczony tym połączeniem, ani zmęczony tym teasowaniem. I jestem po prostu bardzo ciekaw właśnie tego, jak to zostanie zrobione. Jeśli chodzi o Supermana, może właśnie przez to, że nie miałem tego kontekstu, trochę inaczej odebrałem to zakończenie. Wydawało mi się, że bardziej Jeff Jones stara się nam sugerować, że być może Doktor Manhattan w pewnym sensie jest Supermanem świata DC, bo jest tam powiedziane, znaczy Ozymandias przypomina sobie tę ostatnią rozmowę, którą odbył z Doktorem Manhattanem i tam padają te słowa, że wybieram się do rzeczywistości trochę mniej skomplikowanej niż ta i później dostajemy właśnie widok naszego świata DC i te 9 kadrów, na których tak stopniowo zbliżamy się do właśnie do Clarka Kenta, do Supermana. I pomyślałem sobie, że ma to nawet sens, że generalnie nawet te okładki następnych zeszytów Doomsday Clock tak dosyć mocno sugerują, że Jeff Jones próbuje ułożyć tych bohaterów DC i bohaterów Watchmen w pewne pary. I nie miałbym nic przeciwko, gdyby się okazało, że w pewnym sensie Lex Luthor jest jakąś tam inkarnacją Ozymandiasza dla DC Comics, albo odwrotnie. I podobnie Batman z Rorschachiem. I jeszcze... Ktoś jeszcze był, była jakaś para, już nie pamiętam dokładnie, Joker i Komediant, to jest też tak mocno jakby sugerowane. I pomyślałem sobie też właśnie w kontekście Jokera i Komedianta, że byłoby całkiem spoko, gdyby się okazało, że jeden z tych trzech Jokerów, których wprowadził w wojnie Darkseida Jeff Jones, gdyby się okazało, że jeden z nich jest Komediantem. Komediantem, którego też w jakiś sposób na przykład Dr. Manhattan powołał do życia w rzeczywistości DC. Nie wiem, na ile jakby to jest w ogóle sensowne, co mówię, bo to są tylko i wyłącznie moje takie spekulacje. Coś, co powiedzmy ja wyobrażam sobie czytając ten pierwszy zeszyt, który tak jak powiedzieliście, dosyć mocno teazuje, a niewiele jeszcze mówi. Ale myślę, że coś w tym jakby może być. Ostatecznie pewnie okaże się, że Jeff Jones pójdzie zupełnie inną drogą i chwała mu za to, ale takie są jakby moje przemyślenia na ten moment. To znaczy te lustrzane odbicia, o których powiedziałeś, absolutnie pasują z tym, że mówię, Superman i Dr. Manhattan to oczywiście jakby dużo bliżej widzę Lexa Luthora i Ozymandiasza absolutnie niż Manhattana i jakby Supermana. Jakbym się naprawdę wysilił, to byłoby tu sporo wspólnego, a może bardziej odwrotnego, bo Superman jest tym bogiem, który próbował być człowiekiem, a Dr. Manhattan to ten człowiek, który coraz bardziej oddalił się od człowieczeństwa, więc może w ten sposób. Natomiast
pytanie, mówisz, że śledziłeś Batmana na bieżąco. Czytałeś The Baton? The Baton właśnie jeszcze nie. Przed tym się zatrzymałem. Jeszcze przeczytałem tę historię z Bane'em. No to jeszcze nie czytałeś największego teasowania, wielkiej, tajemniczej siły. No właśnie problem jest taki, że The Baton nie dowiesz się niczego. Jakby, no, spoiluję ci, że nic ci nie zaspoiluje. Bo chodzi o to, że problem jest właśnie taki, że nie czytałeś jeszcze The Baton i do tej pory, ale my, to jest chyba najlepszy dowód na to, że my, śledząc przynajmniej większość tych komiksów na bieżąco, czyli Action Comics, Superman, Batman i tak dalej, wiemy dokładnie tyle samo, co ty, będąc wstecz z całym DC. Aha. Jakby. To jest ten problem, że to, czego się dowiedziałeś w tym DC Rebirth i jakieś tam poszlaki, które może w pierwszych tych przeczytałeś, to jest właściwie dokładnie my wiemy tyle samo. No, Doktor Manhattan namieszał w czasie i tak powstało New 52. Prawdopodobnie. To jest wszystko. Wiesz co, cały problem polega na tym, że jak gdyby w momencie, kiedy teasowano Manhattana w DC Rebirth, to było całkiem urocze, bo nie pokazano go, pokazano Manhattana, ale zasugerowano go wyraźnie, więc wszyscy byli podekscytowani i tak dalej. I przez następny rok wszystkie historie, które się odnosiły do tego w jakikolwiek sposób, robiły dokładnie to samo. Pokazywały jakiś element świata Watchmen, nie pokazując doktora Manhattana, tylko jest jakaś wielka tajemnicza siła i jest gość jest cały niebieski czy chyba coś. Gdzieś tam chyba ten symbol wodoru gdzieś mignął. Wow. Tak, i to jest takie, wiecie, DC, czytaliśmy Watchmen, więc... Wiemy, że Manhattan łowi niebieskimi dymkami, no więc właśnie. To nas zaskakuje w tym momencie. I to ciągnął i The Baton jest, zdaje się, jednym z najgorszych z nich. Oz Effect jest też fatalny pod tym względem. Oz Effect jest chyba gorszy. Gdzie w Oz Effect tutaj Jor-El jest torturowany przez tajemniczego niebieskiego zioma. I wiesz, który mu wstaje kryptonit w mózg i tak dalej. I wiesz, i nie mamy pojęcia, kto to może być. To może być ktokolwiek. A sam Oz był teasowany od 100 lat już, nie? Jeszcze od New 52. Dokładnie. Się Oz pojawiał i się zastanawiasz, kto to jest. A potem się okazuje, a to taki tam kolejny element w teasowaniu Manhattana, tylko i wyłącznie. Nic więcej. No. To nie jest żadna jakaś siła, która wiesz. Nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie żadnego. Potem znika i jesteśmy dokładnie w punkcie wyjścia. Ej, Clark, Kal-El, przepraszam, przygotuj się, bo nadchodzi wielka, tajemnicza siła. I wiesz, i ostatnio w Action Comics jest taki motyw, że właśnie po Oz Effect, gdzie Batman i Superman gadają, że jest jakaś wielka, tajemnicza siła, która zepsuła świat, zepsuła czas. I potem Superman leci do, wiesz, Green Lantern Corps i tam... Hej, Clark, zobacz tutaj nagranie nagranie jak Krypton wybuchł i całe nagranie jest całe zwalone i zniekształcone i tak dalej i tak, wielka tajemnicza siła musiała tutaj coś zadziałać i czas zniszczyć i tak, ile można, prawda, to już trwa od roku i już na tym etapie jesteśmy tak zmęczeni, szczególnie, że ten właśnie pierwszy zeszyt Doomsday Clock robi dokładnie to samo. Bo Superman się budzi i tak, chyba nigdy nie miałem koszmaru. Ten odcinek będzie się nazywał Wielka tajemnicza siła. Koniecznie. Ja dodam jeszcze, zanim jeszcze powiesz, ja dodam taką kompletnie randomową rzecz odnośnie tego, co mówi Paweł dużo wcześniej. A propos marionet jeszcze, taka krótka uwaga. Moim zdaniem ten zeszyt dużo lepiej pokazał marionet niż samego Mime'a, bo jak sobie uświadomisz, że Rorschach nie udał się do tego więzienia, żeby wyrwać Mime'a, tylko marionet, co oznacza, że prawdopodobnie jest dużo bardziej niebezpieczna. A potem widzisz, co Mime potrafi zrobić, no to zdajesz sobie sprawę, jak wiesz, jak kompletnie pojebana musi być marionet i jak wiesz, jak duże musi być zagrożenie, więc mnie bardziej jeszcze nastawiło właśnie na tę postać niż na samego Mime'a. No to jeśli skoro przy tym jesteśmy, to oczywiście, jeśli chodzi o Mime'a, to motyw, w którym on musiał odebrać swój sprzęt, był absolutnie uroczy i bardzo niepokojący. Się zgadzam, rewelacja. To był świetny pomysł ogólnie. No to jest, że jeszcze na chwilę wrócimy do DC, to jeśli następny numer dalej będzie robił to samo, tylko tym razem powiedzmy od strony Batmana, bo widzieliśmy te okładki, tak? Superman i Manhattan. Mm-hmm. I następny komiks będzie dalej całkiem niezła historia, powiedzmy właśnie ta ekipa, czyli nowy Rorschach, Wade i para złoczyńców, która próbuje w jakiś sposób skontaktować się z Manhattanem, coś zrobić i tak dalej. I znowu dostajemy trochę więcej tego świata, jakieś przebłyski tam, i to będzie niezłe. A druga połowa to będzie Batman z identycznym wątkiem, powiedzmy co teraz Superman, że on przypomniał sobie
nie wiem, cokolwiek, coś tam, co się zmieniło, to ja na tym etapie będę to traktował jako właśnie takie fajne 10-12-stronicowe zeszyty, bo ta druga, po prostu na tym etapie ja stracę jakąkolwiek wiarę w to, że oni mieli na to jakiś większy zamysł. To znaczy, tak jak Łukasz, cieszę się, że ta kontynuacja Watchmen wygląda na razie całkiem fajnie i chętnie ją przeczytam, ale jako crossover to na razie coraz bardziej tracę nadzieję, tylko tyle powiem. Szczerze mi to aż tak nie przeszkadza, to znaczy ja się spodziewam, że tak będzie, bo pamiętałem, że to ma mieć 12 zeszytów, więc skupa miejsca i wolę mimo wszystko, żeby właśnie że nie mam nic, to znaczy tak, powiem tak, z dwojga złego nie mam nic przeciwko, żeby to się odbywało w ten sposób, że będziemy poznawać coraz lepiej to uniwersum Watchmen po wydarzeniach z Watchmen, a to, co się będzie działo w DC, to będzie takie backstory, które gdzieś tam z czasem, z kolejnymi zeszytami dopiero będzie w jakiś sposób zmierzać w tym punkcie, na który czekamy. Bo na tym etapie, mówię, mnie dużo bardziej interesuje ta to, co się dzieje w tym uniwersum głównym, niż sam crossover. Ja już prawdopodobnie właśnie to teasowanie samo mnie na tyle zmęczyło i mnie na tyle wypaliło, że ja już nawet na to nie czekam specjalnie. I tak, okej, będzie, zobaczę. To już nie jestem na tym etapie, jak było The Button, kiedy faktycznie czekałem na jakieś rewelacje. Tutaj bardziej się cieszę jednak tym, że ta pierwsza część była napisana w satysfakcjonujący sposób dla mnie. Mm-hmm. Jeśli mogę coś dodać, chciałbym się odnieść do tego, co Adam wcześniej powiedział. To znaczy o tym, że pojawiają się te informacje geopolityczne zaraz na początku i jest tam informacja, że Rosja napada na Polskę. Musimy chyba pamiętać, ja tak trochę, ja tak trochę popsułem, to pomyliło mi się, sorry. Chodziło mi o to, że wiesz, że byliśmy już po Układzie Warszawskim i wojska rosyjskie jeszcze były w Polsce, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam w tym czasie. I nie wiem, jakoś mi to się wydawało strasznie takie jakby, wiesz, odniesienie współczesnej polityki, gdzie jednak jest pewne na Zachodzie paranoja dotycząca, wiesz, aktywności Rosji w rejonie, po Ukrainie i tak dalej, na realia jak gdyby wcześniejsze, lat 90. i 80., gdzie to wyglądało troszeczkę inaczej, gdzie Polska jak gdyby w dużej mierze była wciąż strefą wpływów Rosji w bardzo mocnym sposób. Ja tutaj troszeczkę to mocno uprościłem. Więc przepraszam za to. Nie, po prostu chciałem powiedzieć jakby jeszcze też o czymś innym. To znaczy między Watchmenami a Doomsday Clock jest spory przedział czasu, jest bodajże kilka lat. I bardzo możliwe po prostu, że w tej rzeczywistości wiele się zmieniło. To znaczy na 100% się wiele zmieniło, bo jest nawet powiedziane, że Ozymandiasz faktycznie po tym wielkim kłamstwie, którego się dopuścił, no, odegrał prominentną rolę w tworzeniu takiej, powiedzmy, wielkiego pokoju na świecie. Coś w tym guście. I bardzo możliwe, że po prostu Układ Warszawski się rozleciał, tak jak rozleciało się wiele jakby innych rzeczy, ponieważ już po prostu nie było zwyczajnie żadnego zagrożenia wojną. Więc w tym kontekście jestem w stanie jakby zaufać Geoffowi Jonesowi, że to jest jakby taka część w pewnym sensie odległej historii, bo to jest 7 lat od Watchmenów, chyba 7. Z taką różnicą się rozgrywa ten Doomsday Clock, więc myślę, że możliwe, że napisał sobie jakąś taką historię i jest to jakoś w pewnym sensie uwiarygodnione jakby, przynajmniej w ramach tego Doomsday Clocka. I jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś odnośnie Supermana i jego pojawienia się w uniwersum. Tak, też to zauważyłem, że faktycznie w Watchmenach jest powiedziane, że tego pierwszego nocnego puchacza wielką inspiracją były właśnie komiksy z Supermanem i komiksy z Shadowem. I też jestem ciekaw właśnie, jak oni teraz ogólnie pogodzą te dwa uniwersa, bo to po prostu nie trzyma się za bardzo kupy w momencie, gdy chcemy teraz łączyć uniwersum DC i uniwersum Watchmen, wiedząc o tym, że w Strażnikach faktycznie pojawiał się Superman jako bohater komiksu. No ale myślę, że kurczę, no w DC chyba idioci nie pracują i zdają sobie sprawę z tego, że jakoś będą musieli jakby to pogodzić. Wątpię, żeby tam po prostu był ktoś, kto jakby nie zdaje sobie z tego sprawy, że będą musieli prędzej czy później się z tym zmierzyć, więc po prostu, nie wiem, czekamy na kolejne zeszyty. Bo w tej kwestii też się zgadzam, że faktycznie ten zeszyt to nadal jest taki faktycznie teaser i próbą dla tej całej serii będą te kolejne. Ten jeszcze faktycznie bardzo niewiele mówi. Wiesz co, nie bierzemy jeszcze pod uwagę tej cynicznego całego aspektu tego crossoveru, który jednak jest obecny i o którym chcę wspomnieć. Watchmen jest jak gdyby takim ostatnim artefaktem dawnych czasów, kiedy postacie, którzy tworzyli scenarzyści, niezależnie czy to były ich własne historie, czy historie powiązane w jakiś sposób, zawsze były własnością wydawnictwa. I Watchmen jest jak gdyby jednym z ostatnich takich zespołów stworzonych, wiesz, oryginalnie w swoim własnym świecie, która natychmiast po wydaniu stała się własnością DC. Więc DC może z Watchmenami robić wszystko, co im się podoba i to
i to właściwie po prostu chcą ich wnieść do głównej, i chcą jakoś ich przenieść od dłuższego czasu do głównego uniwersum DC, czy do głównej linii wydawniczej. Właśnie dlatego, że mają tę markę i dla nich to są po prostu potencjalne pieniądze, z których można więcej wyprodukować. Niekoniecznie te, wiesz, większe szczeble wydawnictwa DC nie są zainteresowane kreatywną spójnością czy czymś w tym stylu. No właśnie, w takim, pospekulujmy tak na moment, czy myślicie, że w kulminacji, niezależnie od tego, jak to tam się potoczy, czy myślicie, że celem DC jest faktycznie włączenie tych postaci w to główne uniwersum, czy po prostu, nie wiem, zaznaczenie ich obecności w jakimś tam, nie wiem, alternatywnym wymiarze, czy coś, czy one mają po prostu służyć w tej historii, czy myślicie, że zostaną na stałe włączone jako główny element, właśnie jako taka marka, której DC mogłoby używać na co dzień? Myślę... Niekoniecznie włączenie do uniwersum, przepraszam, ale jako utrzymanie, jako stałej marki, z której, na której stale możesz zarabiać pieniądze, czyli mielibyśmy na przykład później regularną serię Watchmen. Myślę, że wygodniej by im było trzymać ich obok, bo ten jednak nowy Rorschach wydaje mi się, że po to istnieje, jakby można było zrobić, jeżeli chciałbyś robić tylko i wyłącznie to połączenie i kontynuację, nie musiałbyś przywracać postaci Rorschacha, oczywiście przywracać, mówię tutaj Rorschacha, a nie bohatera, nie gościa pod maską, natomiast jeżeli go przywrócili, to raczej nie bez powodu, to raczej chcą mieć dalej tą postać ciągnąć, bo wiedzą, że co by nie mówić, Rorschach był prawdopodobnie najpopularniejszą postacią, najbardziej, no jakby nie patrzeć, on był narratorem w wielu, jeżeli nie we wszystkich, chyba nie we wszystkich częściach, ale w wielu na pewno. Więc to samo w sobie było czymś dużym. Natomiast jeżeli ja mam strzelać, to raczej się większości pozbędą i może tego Rorschacha zostawią, tym bardziej, że Question w tej chwili nie funkcjonuje w DC, więc może po prostu nie będą przywracać Questiona, który był mniej popularny ostatecznie niż Rorschach, i zostawią właśnie Rorschacha, może kogoś jeszcze, ale wydaje mi się, że raczej to nie będzie taki naprawdę duży, że tak powiem, fuzja uniwersów czy coś takiego. Znaczy ja raczej myślę, że nie będzie fuzji uniwersów, co po prostu, wiesz, regularna seria. Żeby dlatego, że mogą ją wydawać i to wciąż Watchmen to jest ważna marka marketingowo i wiesz, i potencjał na pieniądze jest tutaj spory. Więc jest trochę dziwne z punktu widzenia czysto finansowego, z czysto biznesowego, że masz taką markę i z niej nie korzystasz. Dlaczego właściwie? Myślę, że to jest w tej kwestii możemy się wszyscy zgodzić. Jest to oczywisty skok na kasę ze strony DC. No, w dużej mierze tak jak powiedział Adam. No, Watchmeni jednak należą do nich. Mówiłem o tym zresztą na tym swoim filmie, że umowa była bodajże chyba tak skonstruowana, że Alan Moore mógł czerpać zyski w momencie, gdy nakład jakby się wyczerpie. Coś takiego było powiedziane. Nie pamiętam dokładnie kształt tej umowy, ale to było w czasach, gdy generalnie nakład wyczerpywał się. Nie było po prostu wiecznych dodruków i kolejnych reedycji komiksów. A DC właśnie przy okazji Watchmenów zrobiło taki myk, że nigdy nie pozwoliło tej marce po prostu się wyczerpać na rynku. I w tym momencie jakby prawa nigdy nie powróciły do Alana Moore'a, ponieważ Watchmeni byli wiecznie dostępni. I no jednak niestety Alan Moore podpisał taką umowę i po prostu teraz to jest pokłosie jakby cały czas tego, co się działo wtedy. I na dobrą sprawę nie dziwi mnie to, że DC chce jakby czerpać z tego zyski i chce włączyć strażników do uniwersum. Bardziej dziwi mnie fakt, że tak długo to trwało, zanim zaczęli jakby to robić. No coś w tym jest, że to jest faktycznie marka, którą czy ktoś lubi, czy nie lubi filmu Zacka Snydera, to jednak to był też moment, w którym nagle trochę szersze grono o tej marce usłyszało. Zaczęło się więcej o tym mówić, więc bez względu na to, czy po raz kolejny mówię, czy się ten film docenia, czy nie, to na pewno jego zasługą było to, że więcej osób zainteresowało się Watchmen i faktycznie po komiks sięgnęło. Ale już tego filmu już trochę czasu minęło i też właśnie dziwne, że dopiero teraz na coś takiego się decydują. No, Before Watchmen było wcześniejszą próbą, jak gdyby tak właśnie ustanowienia Watchmen jako marki takiej stale zarabiającej. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o właśnie jakby ciąg dalszy, to cały czas się jednak zastanawiam, czy to nie będzie tak, że komiks oczywiście zatytułowany Watchmen to swoją drogą, ale chodzi mi bardziej o to, czy on by miał się rozgrywać w swoim własnym uniwersum, czy w uniwersum DC. Jednak myślę, że by rozgrywał się w uniwersum DC z po prostu niektórymi postaciami. Tym bardziej, że
wciśnięcie, jeszcze skoro mówimy o skoku na kasę, to wciśnięcie Batmana i Rorschacha na jedną układkę, to wiecie, samo się sprzedaje. Natomiast zastanawia mnie właśnie, bo jeśli chodzi o sam świat Watchmen, ten tutaj przedstawiony, to jak wy to widzicie, sam ten pomysł, że oczywiście Doomsday Clock, więc tutaj on jest już jest tak tuż prawie tak 3 godziny do północy. Dosłownie. Rorschach nawet nie jest pewien. Mówi 2 godziny coś, 3 godziny tam zmienia cały czas, że a w sumie ciężko stwierdzić. Czy myślicie, że właśnie tak to pokażą, że ten świat naprawdę czeka zagłada już? Bo to mnie ciekawi, czy właśnie o to chodzi, że oni przejdą sobie, bo oni znajdą Manhattana i tak dalej, ale czy chcą pokazać, że ten świat w takim stopniu, w jakim jest, jest już kompletnie zgubiony, bo wtedy można byłoby zadać sobie pytanie, czy gdyby Wade nie zrobił tego, co zrobił, historia potoczyłaby się normalnie, czyli jakby nie patrzeć 2017 i wszyscy żyją dalej, czy właśnie to, że Wade na chwilę uspokoił, że tak powiem, wszelkie tarcia, zaprowadził pokój na świecie, ostatecznie nie odbiło się czkawką i nie doprowadziło do kompletnej anihilacji, bo jasne, Rorschach mógłby tego dziennika nie zostawić, ale to wielkie kłamstwo mogło wyjść na 50 innych sposobów, powiedzmy. I czy to nie będzie właśnie takie pokazanie trochę, że jednak to doprowadziło ostatecznie do czegoś złego. Wiesz co, i to jest coś, co mi się strasznie nie podoba w Doomsday Clock. To jest coś, co uważam za największą wadę tego komiksu i to jest coś, co istnieje wyłącznie prawie na tym metapoziomie, gdzie to jest, komiks po prostu ma potencjał tłumaczenia ci puenty pierwszych Watchmenów, gdzie jak popatrzysz na Watchmenów jako komiks, to jest historia kompletnie zamknięta, gdzie nie potrzebujesz żadnego dodatkowego epilogu. Jak gdyby możesz wybrać swoją stronę i możesz sam w dużej mierze uznać, że kto miał rację tutaj, czy miał rację Ozymandias, czy miał rację Rorschach, który też nie jest super pozytywnym bohaterem, jeśli się nad tym zastanowisz. To jest bardzo wątpliwa postać. I duża siła Watchmen to jest w dużej mierze jaką truciznę wolisz, prawda? Kto jest mniej przeszkadzającym ci ekstremum. I obawiam się, że krzywdą dla Watchmen, jaką może wyrządzić Doomsday Clock, jest próba jak gdyby dania ostatecznej odpowiedzi na to, kto miał rację w sporze przedstawionym w poprzednim komiksie. I to jest w dużej mierze, moim zdaniem, wiesz, takie niepotrzebne dopowiadanie do komiksu, który był zbudowany tak, żebyś ty sam sobie miał to dopowiedzieć, ty sam odpowiedział na to pytanie. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak się w to wpisuje w takim razie ten Superman, bo wiesz, w logo Doomsday Clock masz wyraźnie Supermana, logo Supermana na tej 12 godzinie i myślę, że no nie bez powodu, na pewno w jakiś sposób się to wiąże ze sobą. I mógłbyś zrobić po prostu zwykłą kontynuację Watchmen, że masz ten świat, który życie się toczy dalej, ten świat dalej zmierza ku zagładzie, bo powiedzmy akcja właśnie Ozymandiasza wyszła na jaw. I jakoś to oczywiście rozwiązać i świat na końcu mógłby faktycznie się, wiesz, mógłby faktycznie, mogłoby się to skończyć tragicznie, mogłoby nie i tak dalej. Ale gdzie tam Superman? Wiesz, gdzie masz ten świat, gdzie faktycznie masz dalej działania wojenne, dalej sytuacja wisi trochę na włosku. I gdzie tam wpiszesz to uniwersum DC? To mnie najbardziej interesuje i to jest, myślę, bardzo ryzykowne, bo wiesz, bo nawet możesz zrobić historię, która wkurzy wielu fanów, bo na przykład, tak jak Adam, można uważać, że to nie potrzebuje epilogu, że ten sequel jest kompletnie niepotrzebny. Ale jednocześnie, no, to nie byłoby, powiedzmy, może to nie jest dobre określenie, ale w sensie mógłbyś zrobić sequel do tego w ten sposób właśnie, po prostu pokazać, co się działo dalej i zrobić, powiedzmy, jakoś dalszy ciąg. Ale jednak dorzucenie do tego jeszcze tego dodatkowego, ogromnego elementu w postaci połączenia światów jest już, kurczę, no takim... pojechaniem po bandzie jednak w dużej mierze. To myślę, że to jest ten element, który jednak wybije bardzo... Wydaje mi się, że tak będzie, że jednak wybije cię z czytania losów tego świata i wczuwania się w to, jakby to był dalszy ciąg historii Watchmen, gdzie nagle się pojawiają bohaterowie z DC i czujesz, że to jest coś kompletnie jednak innego, masz wrażenie, czegoś, co cię po prostu wybije z lektury, z tego, co mniej więcej wydaje się znajome względem tego, co czytałeś wcześniej. Szczególnie, że Watchmen w dużej mierze jest antytezą tego, jak działały komiksy superbohaterskie do tej pory. I jak gdyby, wiesz, przewraca jak gdyby stare tropy i no chociażby, wiesz, jak to Oscar mówił o doktorze Manhattanie, który jest człowiekiem, który oddalił się od ludzkości. Dokładne przeciwieństwo Supermana. Więc to zderzenie jest bardzo ryzykowne i tak naprawdę jak to wypadnie, jeszcze nie wiemy, bo jeszcze tego zderzenia nie było.
totalnie się zgadzam. Jeśli decydujemy się na kontynuowanie Watchmen, to niestety niesie to ze sobą ryzyko, bo Watchmen był tytułem, który w dużej mierze stał się kultowy ze względu właśnie na swoje bardzo otwarte zakończenie. Zakończenie, które każdy mógł sobie zinterpretować na swój sposób i na dobrą sprawę nie było tam jednoznacznej racji. I myślę, że właśnie dlatego, ze względu na to zakończenie, DC pierwsze próby jakiegoś odniesienia się do tych postaci właśnie przedsięwzięło poprzez Before Watchmen. To znaczy, chcieli dojść do tej marki, ale niekoniecznie przez sequel. Bardziej właśnie prequel wydawał się w pewnym sensie rozsądniejszym wyborem. A teraz niestety zabierają się za ten sequel, no i mam podobne odczucia jak właśnie Adam w tej kwestii. To znaczy, szkoda, że próbują nam tłumaczyć zakończenie oryginału. Bo zakończenie oryginału było naprawdę dobre i w dużej mierze, według mnie, kultowość tego komiksu bierze się w dużej mierze z tego, jak wielorako można interpretować to zakończenie. Z tym mi się ciężko nie zgodzić, natomiast właśnie mnie jeszcze bardzo zastanawia w motywie tego zderzenia jakby i to akurat głównie do Adama będzie pytanie, bo czytałeś Oz Effect, jakże doskonałą historię. Mianowicie tam okay. Jest powiedziane, ten porąbany Jor-El mówi, że jak dobrze to zrozumiałem, że tajemnicza siła, już będziemy powtarzać 50 razy, niesie zagładę, tak? Niesie zagładę dla tego miejsca, tego świata, czy wszechświata, czy w ogóle jak on dalej z tym szedł. I to też, nie wiem, nie ma dla mnie żadnego sensu, jeżeli mówimy o połączeniu z Supermanem. Jakby masz sobie doktora Manhattana, który wszyscy zakładają, że jakby cały motyw z zabawą, z czasem DC i tak dalej, opiera się na tych jego jednych z ostatnich słów, które wymienił z Waitem, czyli nabrałem szacunku do życia, tak? Zrozumiałem cud życia, czyli jak to dokładnie brzmiało, może kiedyś jakieś stworzę. To był chyba jeden z jego ostatnich słów w Watchmen. Jeszcze było w Before Watchmen był moment, że on tak jak gdyby tworzy jakiś wszechświat i niektórzy też podejrzewali, że to też jest związane z Rebirth, że po prostu uniwersum DC zostało stworzone przez Manhattana, co nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że element uniwersum DC już istnieje w Watchmen w postaci Action Comics, ale plus, no to jest tak na marginesie. No plus fakt, że oczywiście mogą zrobić to totalnie meta, że wiesz, czytał komiksy, więc stworzył, nie? Rozumiesz? Jak o Jezus, kura. Nie. To oczywiście nie byłoby jakoś wyjątkowo fajne, ale nie o to mi chodzi jakby. Bardziej mi chodzi o to, że mamy ten motyw, że on jakby namieszał w czasie, tak, że coś tam zrobił, dlaczego to w ogóle jego pewnie za jakiś czas dopiero się odważy w pewnie dalszych zeszczytach Jeff Jones w ogóle podjąć się tego, jak myśli dzisiaj Manhattan, bo to też rozumiem, że będzie coś takiego, że on się oddalił jeszcze bardziej, no tak mi się wydaje, że na tym to ma polegać, natomiast w ogóle nie kupuję tego i nie potrafię powiązać tego motywu jakby Manhattana ze zniszczeniem, bo czas ma sens, bo wszystko co robi Manhattan jest, no, czas, zegarek, tak, to są symbole, które są nieodłącznie związane z tym, kim jest doktor Manhattan, ale jakieś niszczenie czy coś takiego, nadchodząca zagłada, to jest według mnie, chyba że to po prostu przypisać do tego, jak gówniany był Oz Effect. To znaczy ja bym to przypisał przede wszystkim do tego, jak gówniany był Oz Effect, bo przypominam ci, że sam Jor-El był torturowany w stylu, wiesz, mechanicznej pomarańczy. Tak. Myśleliśmy, że jest zły, bo Hitler. Pokazywali mu Hitlera i wiesz, doktor Manhattan specjalnie wyciągnął jakieś stare nagrania wojenne. Więc ja bym tego nie przypisywał. Wydaje mi się, że nawet ten komiks nie był do końca w koordynacji większej z Jonesem pisany, czy coś takiego. Natomiast weź pod uwagę, że jeżeli odnosimy się do Watchmen, to Dr. Manhattan jest bardzo pasywną postacią i to jest postać, która nie widzi swojej własnej sprawczości. Jak gdyby on mówi o tym, że jesteśmy marionetkami wszyscy. Ja jestem on tylko, jedynie widzi. On tylko widzi sznurki. Tak. I to jest jedyne, co go różni. On nie uważa siebie za kogoś, kto może zmienić przyszłość, nawet jeśli ją zna. I tak ale dalej, bo dlatego, wydaje, że dla niego czas to jest tak samo jak dla nas przestrzeń. Jak popatrzysz na, wiesz, obiekt oddalony od ciebie od metr i tak dalej, no to jest dla niego czas. On widzi, co się stanie, ale niekoniecznie może cokolwiek z tym zrobić. No, ale czy przypadkiem Watchmen nie jest historią też o tym, że on zmienia zdanie? Bo w momencie, w którym on siedzi na Marsie, no. Siedzi właśnie dlatego, że jest tak, jak mówisz. Ale kiedy Silk Spectre druga go przekonuje o wartości życia, on
decyduje się podjąć działanie. No tak, tylko że to jest też takie... I przypadkiem to nie jest właśnie, czy Doomsday Clock nie będzie się opierał na tym, że Manhattan, który raz został przekonany do tego, żeby podejmować akcję jakąś, dalej to kontynuuje, bo zwróć uwagę, że on od tego momentu cały czas dokonuje świadomych wyborów. Jak zabicie Rorschacha, jak ostatecznie odejście, jak cała konfrontacja... No powrót w ogóle na ziemię, nie? No powrót na ziemię, ale wszystko co jest dalej, konfrontacja z Wejtem, zabicie Rorschacha i no tak, tak dalej, to tak. Są świadome decyzje, które bezpośrednio wpływają na los Ziemi, dosłownie na los Ziemi. Więc jakby nie patrzeć, ta pasywność jeszcze w samym Watchmen zniknęła. Tak, ale mimo wszystko, no, ja w tym momencie, od kiedy się Dr. Manhattan nie pojawił w uniwersum DC, to znaczy pojawił się jako wielka tajemnicza siła, no to on zabił z kilku ludzi już, bo zabił Pandorę jeszcze w DC Rebirth, później zabił, zdaje się, tego... Odwróconego Flasha, no. To też, ale te jeszcze wcześniej, jeszcze nawet przed DC Rebirth, w Darkseid War. No, tego złego Supermana. No, Ultraman, Ultramana na tronie. Na tronie Mobiusa. Tak, to zobaczy, zabił tak, go, tak. Zabił go w ostatnich dniach, więc zabił już kilku ludzi, kilku torturował. No nie do końca mi się wydaje, że to jest ta sama postać. Coś się stało, no, po drodze. Też mam właśnie problem z odbieraniem tego, jak on jest. A jednak z drugiej strony znowu, skoro odnosimy się do tego, co i ty i Paweł mówiliście, kontynuacja Watchmen, jakby jeżeli okaże się, że Manhattan po drodze wpadł na taki pomysł, bo tak. A jeszcze jedno chciałem powiedzieć, bo przeskok... do tego, co mówiłeś wcześniej, jeśli chodzi o zabicie Rorschacha, czyli Kovacsa w Watchmen, to jest pojedynek, w którym Rorschach niejako moralnie wygrał. Jak gdyby to jest moment, w którym Dr. Manhattan został właśnie zmuszony do tego, żeby swoją wiesz, pasywność, swoją neutralność zignorować. On już samym działaniem wcześniej to zrobił. Tak, bez przesady. No ale wiesz, ale w pewnym momencie Rorschach tutaj zadaje cios Manhattanowi na takim filozoficznym tle, gdzie Dr. Manhattan musi wyjść poza swoją strefę komfortu. Równocześnie Rorschach, wiedząc o tym, że już te informacje przekazał dalej, wysyłając swój dziennik. Natomiast chcę właśnie jeszcze kontynuować ten motyw z Manhattanem, że to jest kolejne niebezpieczeństwo sequela, że na razie wszystko, co widzieliśmy, co Manhattan do tej pory robił w uniwersum DC, jest bardzo sprzeczne z tym, kim on jest. Manipulacja czasem jeszcze mogę zrozumieć, jeżeli na jakimś stopniu, w jakimś stopniu ten jego cały sposób widzenia czasu się zmienił i tak dalej, ale jakby mój największy problem jest poza tym, co mówiliście, czyli interpretacja zakończenia za nas, jest taki, że jeżeli te rzeczy Manhattan, za zbyt łatwe wytłumaczenie tego, czemu Manhattan to robi, jeżeli nie poświęcą temu naprawdę dużo czasu, jeżeli naprawdę nie dostaniemy solidnej filozofii, która za tym stoi, jakby od punktu A do punktu B, jak Manhattan doszedł do takich wniosków, że tak chce się zachować, to będzie jeszcze jeden z kolejnych większych ciosów, jakby, bo na nim stoi cały Doomsday Clock. Cały Doomsday Clock stoi na postaci Manhattana. Cały Rebirth stoi na postaci Manhattana właściwie. I tego się bardzo obawiam. Bo tak naprawdę to nie jest Dr. Manhattan, tylko Superboy Prime od samego początku. Zwany także jako Time Trapper. I to on odpowiada za te wszystkie te akcje typu zabicie Pandory, ewentualnie zabicie Ultramana. To jest coś, co zrobił Superboy Prime, a nie Dr. Manhattan. I on będzie Nie, i wyobraź sobie, że Superman Prime jak gdyby uwięził doktora Manhattana i podszywa się i pod niego. Będzie konfrontacja nie między, wiesz, nie wiem, Supermanem a doktorem Manhattanem, tylko Superboyem Prime'em a Manhattanem, bo to są dwie postacie, które spokojnie mogą stanąć w ranki. Ja mam na chwilę przerwę. Paweł, co sądzisz o takim rozwiązaniu? Czytasz ten Doomsday Clock, czytasz różne motywy i nagle okazuje się, że jak to nie Dr. Manhattan, tylko Superboy Prime, bo według mnie to byłoby bardzo odważne ze strony DC na pewno. Wiemy, że Jeff Jones uwielbia Superboya Prime, więc to też jest kolejna. Ale myślę, że jednak na dłuższą metę dość niebezpieczne. Myślę, że w ogóle to nie wchodzi w grę i to jest tak jakby dosyć oczywiste, właśnie. Ale wiecie co? Chciałbym się odnieść do tego, co ogólnie mówicie, że Dr. Manhattan się w pewnym sensie zmienia w DC Rebirth. Wydaje mi się, że to jest też jakby dosyć oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę, czym byli strażnicy i czym ogólnie jest uniwersum DC od zawsze.
no to trudno połączyć coś, co jest superbohaterskie z właśnie tą dekonstrukcją. Zresztą mówiliście o tym już przed chwilą, ale chodzi mi o to, wydaje mi się, że każdy z tych Watchmenów będzie musiał się zmienić w momencie, gdy staną się częścią DC Rebirth, w momencie, gdy staną jakby w jednym szeregu razem z tamtymi postaciami. Doktor Manhattan musi przestać być taką bierną postacią, tak samo jak Rorschach musi w pewnym sensie stać się jeszcze bardziej jakby superbohaterski, bo jeśli pamiętacie Strażników, te wszystkie sceny z Rorschachiem, to był taki bardzo street-levelowy bohater, który w momencie, gdy dostał dwa kopy w brzuch, to po prostu padał i każdy już mógł go okładać dalej. A tutaj myślę, że już zacznie to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Już nawet po tej akcji z Mimem, w pewnym sensie Jeff Jones daje nam przedsmak tego, jakby co nas czeka. Powoli jakby ustanawia grunt pod trochę jakby innych Watchmenów. O coś takiego jakby mi chodzi. Większość bohaterów Watchmen to są właśnie dekonstrukcje i one w bardzo negatywny sposób pokazują te same tropy, które są także obecne w głównym uniwersum DC. Jak mówimy o Rorschachu, który jest zdecydowanie najbardziej popularną postacią, no to on jest jedną z najgorszych postaci w Watchmen, dlatego że on jest, wiesz, takim faszystą, wierzącym w teorie spiskowe, brudnym gościem, który ma w ogóle obłęd i paranoję i nie do końca równo pod sufitem. I jak gdyby Alan Moore w żadnym momencie od tego nie ucieka, wszystkie te postacie mają swoje ciężkie wady, takie naprawdę potężne wady charakterologiczne, których nie spotkałbyś u Supermana, Batmana, czy nawet u bohaterów Marvela, czy coś takiego, tego typu wady, jak Night Owl jest taki bardzo... jest impotentem, większej ilości sensów niż jeden. Jest taki troszeczkę niezdolny do działania i tak dalej. To połączenie tych światów jest troszeczkę kuriozalne właśnie przez to też, jaki jest cel Rebirth, bo celem Rebirth miało być tak naprawdę przywrócenie statusu DC jako uniwersum pełnego bohaterów, takiej pewnej rzeczy, których brakowało w komiksach przez całe New 52. I teraz musimy sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie Dr. Manhattan w ogóle chciałby w to ingerować i w jakim stopniu i tak dalej. Bo w DC Rebirth jest zasugerowane, że Pandora w jakiś sposób była związana z Doktorem Manhattanem i że w jakiś sposób dla niego pracowała być może? Pandora była tą postacią, która była odpowiedzialna w dużej mierze za fuzję uniwersów w Flashpoint. I... Czemu Dr. Manhattan w ogóle chciałby się w coś takiego angażować? Jaki miałby w tego cel? I jeżeli miałby jakiś cel filozoficzny, czy coś do udowodnienia, to właściwie przed kim? Przed sobą? To wydaje mi się, do tego stopnia tak szeroka ingerencja w świat wydaje mi się troszeczkę naciągana i je prawdopodobnie będzie naciągana, dlatego że to w dużej mierze są, wiesz, edytorskie zmiany, które teraz próbują być, Jones próbuje wyjaśniać fabularnie i obawiam się, że to będzie jakby pięta Achillesowa całej historii, to, że będą to próbowali za bardzo związać z przeszłością. Wydaje mi się, że byłoby nawet lepiej, gdyby po prostu wprowadzono Doktora Manhattana i Supermana ze sobą, ale nie za bardzo drążyli tego, co właściwie i dlaczego zrobił Manhattan. Bo to jak gdyby doprowadza do tej pułapki, że no tłumaczysz rzeczy, które nie mogą mieć wyjaśnienia fabularnego, dlatego że nie były decyzjami fabularnymi, tylko były decyzjami redaktorskimi. Ja cały czas czekam Superboya Prime'a mimo wszystko. Nie, ale okej, jasne, żartuję sobie tutaj, ale kurczę, ta postać pasuje pod tyloma względami, żeby odegrać jakąś rolę w tej historii, bo jakby nie patrzeć, to też jest postać, która ma niesamowitą moc i ma możliwość manipulowania rzeczywistością i tak dalej. Zresztą doskonale pamiętamy motyw, jak rozbił barierę rzeczywistości. A z drugiej strony to też jest postać, która pochodzi ze świata, gdzie superbohaterowie DC byli tylko bohaterami w komiksach i tak dalej. Nie zdziwiłem się, jakby Jones mimo wszystko, nawet jeśli by tego nie umieścił w swojej historii, to by umieścił tam jakieś odwołania. Czekam na to podobnie. I mówiłeś o tym jako takie heheszkowe, haha, Superboy Prime, ale jeżeli się nad tym zastanowisz, to Super... To ma sens, naprawdę. To Superboy Prime to jest postać, którą tak naprawdę na nowo wprowadził do tego uniwersum właśnie Jeff Jones w Infinite Crisis. I tam była pisana całkiem nieźle. Jeszcze, na tym etapie jeszcze była pisana całkiem nieźle i jest to postać Supermana, który istnieje z uniwersum, które byłoby podobne bardzo do naszego, gdzie wszyscy bohaterowie funkcjonują jako komiksy, a zatem prawdopodobnie było wydane Watchmen,
i które jakby jest, okazuje się, że jest Supermanem tego uniwersum. I on jak gdyby ma, jego cały story arc w Infinite Crisis to jest to całe niemożliwość pogodzenia się z tym, że jak gdyby ten świat superbohaterów nie działa tak, jak on chciał, żeby działał. I pewno, że jego świat też nie funkcjonował w tym momencie. I wydaje mi się, że jeżeli się nad tym zastanowisz, to to byłoby całkiem sprytne, jakby go tu wprowadzić, ale obawiam się, żeby tego nie zrobił, dlatego że nie miałby jaj do tego. Dlatego, że no, jeżeli teasujesz jakiś komiks od roku, że będzie to wielkie spotkanie, wiesz, Ligi Sprawiedliwości i Watchmen, i nagle się okazuje, że za wszystkim stał Superboy Prime, to będzie bardzo dużo gniewnych ludzi. Nie no, więc to by zniszczyło kompletnie, to by ludzie potem już na swój sposób mogłoby to uratować, bo to by nadało całą masę sensu, nie. Bo poczekaj, daj mi dokończyć. Superboy Prime w tym momencie nie reprezentowałby żadnego z tych światów, a reprezentowałby nasz świat. Świat jak gdyby fanów komiksu, którzy jako patrzą na te historie z zewnątrz. I on jako taki też fan, który tworzy na żywo fanfic, mógłby doprowadzić do spotkania tych dwóch światów. I to mogłoby być interesujące, jeżeli byłoby to napisane dobrze, i myślę, że jedyną osobą, która by to potrafiła napisać, był właśnie Jeff Jones. Brawo, ja się zgadzam w 100%. Nie sądzę, żeby wydawnictwo mu na to pozwoliło. Wydaje mi się, że w pewnym momencie Jeff Jones na pewno to zaproponował komuś, ale nie jestem ale pewien, czy ktokolwiek też się zgodził. Dokładnie. A ja jeszcze chcę powiedzieć, ale Paweł, coś chciałeś dodać. Tak, ja chciałem dodać, ale nie odnośnie Superboya Prime'a, a po prostu to nie, odnośnie okay, to nie. I wiecie, dla mnie jeden z najjaśniejszych momentów w ogóle tego zeszytu to te materiały dodatkowe, bo tak samo jak w oryginalnych Strażnikach, to też dostaliśmy na koniec zeszytu kilka materiałów dodatkowych i jest, dostajemy ten artykuł z gazety The Great Lie, Wielkie Kłamstwo, i tam dowiadujemy się, że dziennik Rorschacha odegrał pewne, ale bardzo marginalne znaczenie w ogóle w odkryciu całego kłamstwa. I to, co mi się podobało najbardziej, to to, że kończymy czytać Strażników i jesteśmy pewni, że jeśli to kłamstwo wyjdzie, to na pewno z tego dziennika, a okazuje się, że tego New Frontiersmana, do którego Rorschach wysłał dziennik, tak naprawdę nikt nie czyta. Jeśli już ktoś czyta, to nikt nie bierze tego na poważnie. I chociaż ten artykuł się tam ukazał, to generalnie każdy to olał. A przeczytał to z sensem jedynie Ozymandiasz, który po prostu wysłał zbirów, by uciszyć po prostu ekipę redakcyjną. Tak, by już nigdy nie powiedzieli ani słowa na ten temat. I fajne było to, że później minęło całe długich 7 lat, zanim ktoś faktycznie jakby wyciągnął trochę sensu z tego artykułu. Bałem się, że autorzy pójdą tak trochę na łatwiznę i wyjdą z założenia jakby, że ten zeszyt od razu właśnie rozpoczął całą wielką jakby machinę i tak dalej, i że minęło bardzo mało czasu do momentu, gdy to kłamstwo jakby zostało ujawnione. A tutaj autorzy poszli trochę trudniejszą ścieżką i w sumie za to bardzo chwalę ten zeszyt, całą tę koncepcję. Właśnie bym się chciał dowiedzieć dużo więcej o tym świecie przez te 7 lat, bo pod sam koniec Watchmen dowiadujemy się, że jest tam, wszyscy trzymają się już prawie za rączki i będą robić, jak to tam nazywane, hippie, śpiewać te kumbaya i tak dalej, i chciałbym zobaczyć, skoro będziemy mieli Doomsday Clock, trochę tego, jak wyglądał ten świat do tej pory, co jednocześnie byłoby znowu trochę lepszym rozwiązaniem, bo jakby nic by nie naruszało, bo jakby po prostu pokazywałoby, no, odpowiadałoby na pytanie, jak to wyglądało, a nie, wiadomo, nie byłoby bezpośrednim dłubaniem w samej genezie. I ten motyw z dziennikiem faktycznie ma o tyle sensu, że jak sobie przypomnę, to tam gość, który odbierał ten, w ogóle gdzie trafił ten dziennik, to on to nazywał chyba Looney Bin, czy coś w tym rodzaju, czyli ten kosz, gdzie trafiają listy ludzi, którzy mówią, że widzieli UFO i kręgi w zbożu i tak dalej. I jakby to jest, tym bardziej ma sens, że to, no, czym ten dziennik się różni od właśnie tych wszystkich gości, którzy uważają, że rząd im wszczepił jakieś nadajniki, ich kontroluje, czy coś takiego. No, na dobrą sprawę możesz wziąć to, co Rorschach tam napisał, za coś podobnego. No ale wiesz, to była właśnie siła Watchmen, że możesz to zakończenie tłumaczyć na różne sposoby, i jak gdyby ten dziennik Rorschacha nie miał służyć za ostateczną rozwiązanie sprawy i zwycięstwo ostateczne Rorschacha, tylko i wyłącznie płomyczek nadziei, czy jak gdyby mikroskopijna szansa, że to jak gdyby wypłynie i zostanie odkryte dzięki temu. I
o ile grał ten, o ile ten dziennik faktycznie grał marginalną rolę, to mimo wszystko kluczową. W sensie bez tego dziennika nigdy by tego kłamstwa może, być może nie odkryto. Więc kamyczek, który tą lawinę ruszył. Kamyczek, nie? Który ruszył lawinę. I jak gdyby, wiesz, to jest tak naprawdę logiczne pociągnięcie tego wątku z Watchmen, ale przez to, ale ponownie to zakończenie oryginału jest przez to tak dobre, że równie dobrze mogłoby być zignorowane. Ukazałoby się ten dziennik Rorschacha w tym małym, dziwnym czasopiśmie z teoriami spiskowymi, którego nikt nie czyta i zostałoby zignorowany i nikt by na to nie zwrócił uwagi. I to jest równie ważna i równie, wiesz, pełnoprawna interpretacja zakończenia Watchmen jak każda inna. I ten komiks jak gdyby dostarcza odpowiedzi na to. I to jest jak gdyby coś, co troszeczkę zabiera z tego komiksu. Nie, no jasne, wiesz, robiąc sequel musisz jednak wybrać jedno zakończenie, jedno kanoniczne zakończenie, nie? Które bierzesz jako to właściwe i pociągnąć to dalej. I to no, zawsze niestety psuje jakby... Jak masz otwarte zakończenie, robisz sequel do tego, no niestety się musisz ograniczyć do jednej tylko opcji. Ale to jest też jedna z przyczyn, dla których ten komiks budzi pewne kontrowersje czy niechęć wieloletnich fanów. Dlatego, że wiesz, to otwarcie, zakończenie było tak dobre, że jak gdyby każda próba zwężenia go do jednej konkretnej drogi, jak gdyby zabiera wszystkie te inne rzeczy, które funkcjonowały w twojej głowie. Oczywiście możesz to dalej ignorować, jak gdyby w żaden sposób, i to jest podejście, które ja trochę mam. Jak gdyby dla mnie Watchmen oryginał funkcjonuje na trochę innej płaszczyźnie, jak te wszystkie prequele i sequele, bo to jest po prostu autorskie dzieło Alana Moore'a. A to wszystko inne to są po prostu fanfiki, czy coś takiego. Wiesz, coś, czego nie musisz brać w 100% jako kanon, jak gdyby to nie musi odbierać. Ale no, jest to przez wielu fanów postrzegane jako niejako zdrada tego oryginalnego dzieła, które zmieniło tak wiele w historii komiksu. No właśnie to jest coś, czego ja nie rozumiem i czego trochę nie popieram. Oglądałem twój materiał i zgodzę się właśnie, bo tam poruszyłeś tą kwestię, czyli jakby, kiedy mamy jakiekolwiek dzieło, i nawet nie mówię tutaj o konkretnie Watchmen, i weźmy jakikolwiek film, cokolwiek, i kiedy powstaje jego remake albo jego sequel, to natychmiast pojawia się masa głosów, że to jest gwałt na oryginale, że w ogóle co to się nie stało, i tylko za każdym razem, kiedy mamy tą oryginalną wersję, to nieważne, czy George Lucas do szóstego epizodu Gwiezdnych Wojen dostawił gównianą piosenkę w Pałacu Jabby, jakby. Dobra, nie wyrzucę jej już z głowy, ale cały czas mam film bez niej. To znaczy właśnie, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, to jest gorzej. Bo tam właśnie nie masz tej oryginalnej wersji. Ale wiesz, ktoś teraz wydał komiks Watchmen i wiesz, Greg Land by tam dorysował ci jakieś kadry po prostu przerysowane w swoim stylu i byś nie mógł kupić tej oryginalnej wersji już, tylko miałbyś tą jedyną z kadrami Grega Landa właśnie... w tym momencie. Okej, masz rację, jeżeli tak by było, to byłby problem, natomiast w przypadku wszystkich innych rzeczy, jeżeli Greg Land faktycznie wydałby, wiecie, Watchmen re-edited by Greg Land, ale cały czas nikt nie przyszedłby mi do domu, nie spaliłby mi mojej wersji, nie byłoby księga zakazana czy coś takiego. Tak długo jak poprzednia wersja istnieje, to ona istnieje, jakby nic nie może jej zniszczyć, zgwałcić, spalić i cokolwiek jeszcze sobie możecie wyobrazić. Ja mam takie podejście absolutnie do wszystkiego. Może się pojawić adaptacja, remake, sequel, wszystko cokolwiek, ale no, ja mam tych Watchmen i jeżeli to zakończenie mi się nie spodoba, mogę trochę to właśnie, tym bardziej dziwne jest to, że my jako fani komiksów, znaczy nie my, nasza czwórka, ale ogólnie fani komiksów, mają z tym tak na duży problem, kiedy my żyjemy czytamy cały czas historie, które mają Elseworldy. Jakby to mnie zawsze najbardziej rozwala, że jeszcze rozumiem osoba, która tam filmy ogląda, czy tylko i wyłącznie nie siedzi w tym tak bardzo, nie jest tak do tego przyzwyczajona, ale my mamy non-stop Elseworldy, czytamy co chwila historie, w których coś wydarzyło się inaczej, poszło inną drogą, miało alternatywne przyszłości. DC i Marvel ma tego mnóstwo i naprawdę tak ciężko jest w naszych głowach uzmysłowić sobie, że Doomsday Clock to tylko jedna z wielu alternatywnych przyszłości, a w innej ten dziennik nie odegrał i nikt go i ktoś go zignorował, przecież to nie jest dalekie do myślenia w tym momencie, szczególnie ale dla nas. Ale do mnie pijesz, więc spokojnie, okej? Okay? No nie, nie, ale no nie serio. Do końca, bo o to mi chodzi trochę. Ja już mówiłem o tym, że jak gdyby ja po prostu traktuję te inne wszystkie historie jako no taką, wiesz, oficjalne fanfiki czy coś w tym stylu.
I nie, zgadzam się z tą oczywiście. Akurat przykład, który podałeś, czyli Gwiezdnych Wojen, jest raczej słaby ze względu na to, że w przypadku Gwiezdnych Wojen nie ma właściwie tej oryginalnej wersji. Nie ma właściwie tej oryginalnej, nieedytowanej, bez, wiesz, dodatków jakichś dziwnych CGI dodanych później. Ale w przypadku Watchmen nie, ja się absolutnie z tą zgadzam, z tym, że wiesz, to jest raczej kwestia tego, że jeżeli to jest po prostu jedna z wielu interpretacji, to dlaczego, co jest tym interesującego dla mnie? Kiedy w żaden sposób nie rozwija wszystkich motywów przedstawionych w oryginale, a tylko i wyłącznie zwęża, zawęża do jednego i tego fabularnego aspektu. Ja na razie w Doomsday Clock nie widzę tego rozgałęzienia Watchmen oryginalnego na tym etapie, bo ja dam temu komiksowi szansę i jakby moją pełną, w pełni uformowaną opinię wyrażę dopiero jak wyjdą wszystkie zeszyty, bo na tym etapie to może być jeszcze, wiesz, arcydzieło konkurujące z Watchmen, a może być, wiesz, gnój. Nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest dopiero wstęp. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że zgadzam się z tobą, Oskar, bo prawda jest taka, że jest dużo hipokryzji chyba w tym, wśród fanów ogólnie właśnie komiksów, którzy z jednej strony oburzają się na kontynuowanie Watchmenów, przy czym nikt nie rusza im oryginału, a z drugiej strony łykają cały czas na przykład Batmana, gdzie było mnóstwo rebootów, kryzysów, najróżniejszych rzeczy, czy samych nawet różnych runów poszczególnych artystów, i tam nikomu jakby nie przeszkadza to, że każdy dodaje coś nowego albo każdy próbuje coś poprawić po poprzedniku. I nie wiem, po prostu nie rozumiem też tego ogólnego oburzenia. Ja nie oburzam się wcale na sam fakt istnienia Doomsday Clock. I dla mnie jest taka podstawowa różnica pomiędzy Batmanem i Watchmen, gdzie Batman jednak... Batman od początku był planowany jako postać serialowa, jako postać, która, wiesz, po prostu ma swoje epizodyczne przygody od zeszytu do zeszytu i ona została skonstruowana dookoła tego, aby mogła być kontynuowana potencjalnie w nieskończoność, więc tutaj nie ma żadnej zdrady czy żadnego, wiesz, zaprzeczenia oryginalnego zamysłu poprzez takie kontynuowanie czy rebootowanie, podczas gdy Watchmen był historią zamkniętą, od początku do końca zaplanowaną dookoła tej jednej intrygi, dookoła tego jednego konceptu i kończy się na nim i kończy się historia i jest wszystkie wątki są ładnie zawiązane, zostawiając kilka zakończeń do interpretacji dla czytelnika. Tutaj nie ma dużo miejsca na kontynuację taką wprost. I... Chcę powiedzieć, że według mnie w kontekście tego, o czym mówimy, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To znaczy, ja mówię po prostu, dlaczego ludzie są niechętni względem tego. Wiesz, oczywiście jest takie podejście ludzi, którzy mają takie troszeczkę, nie wiem, świętokradcze podejście do Watchmen i to jest trochę głupie, bo to jest komiks tylko. Ale ja mówię po prostu, ja mówię tak bardziej z perspektywy tego, wiesz, czy Doomsday Clock coś wnosi więcej do tego świata i do tej historii konkretnej, którą chciał opowiedzieć Alan Moore, czy nie. Jeżeli nie, no to czy je był konieczny, a jeżeli nie był konieczny, no czy jest dobry. I to jak gdyby to jest dużo bardziej skomplikowane niż to, ja się nie oburzam tym, że Doomsday Clock istnieje, w żadnym razie, jak gdyby nie mam żadnego problemu z tym. Ale no tutaj, ale jak gdyby... tutaj jakby to cała dyskusja się właśnie odnosi do tego, czy dobrze, że coś istnieje po prostu, nie? Na zasadzie dla wielu fanów samo to, że istnieje jakaś kontynuacja, samo to, że istnieje Doomsday Clock, samo to, że istnieje Before Watchmen, które było swoją drogą przyjęte chyba znacznie gorzej niż teraz jest Doomsday Clock, przynajmniej ten pierwszy zeszyt. I było dużo gorsze. To już mogę powiedzieć po tym pierwszym zeszycie, że jak bardzo badziewny nie będzie Doomsday Clock, nie będzie gorszy niż Before Watchmen. Właśnie wielu osobom przeszkadza sam fakt, że to istnieje, nie? Że w sensie, że dla wielu osób ma tak bardzo emocjonalne podejście do tego wytworu kultury, jakim jest Watchmen, że irytuje ich samo to, że to dzieło jest powiązane z czymś, co jest głupie oczywiście, ale wynika z emocji, a nie z jakiegoś tam zdroworozsądkowego podejścia. Ja mam takie podejście, że po prostu o ile ktoś mi nie zmienia tej, czy nikt mnie, wiesz, nie gmera w tym oryginalnym dziele, które lubię, to ja nie mam nic przeciwko, wiesz, nie irytuje mnie to, że na przykład istnieje ten prequel remake The Thing z 2011 roku, który jest tak chujowy i go tak nienawidzę, ale jednocześnie, no okej, niech sobie istnieje, może komuś się podoba. Póki nikt nie modyfikuje mi dzieła Carpentera i nie wciska tam, nie wiem, CGI, gdzie nie potrzeba. To dlatego tutaj takie małe odniesienie do tego twojego przykładu z Gwiezdnymi Wojnami.
póki, wiesz, póki ja mam ten swój film, który lubię, jest wszystko okej, mogę ignorować to, no co mi to przeszkadza, w sensie to w żaden sposób mnie nie dotyczy, jeśli chcę, żeby mnie nie dotyczyło. I tak samo jest z Watchmen, jeśli ktoś bardzo lubi Watchmen, to może śmiało po prostu ignorować wszystko, co się dzieje dookoła tego komiksu i po prostu cieszyć się swoją zamkniętą historią, albo ewentualnie traktować to wszystko dookoła jako po prostu alternatywną rzeczywistość i nie wiem, właśnie fanfic po prostu, jakąś tam bonusową historyjkę, którą ktoś sobie wymyślił. I tyle, więc no... To jest de facto bonusowa historyjka, bo nie ma nic wspólnego z Alanem Moore'em i tak dalej, jednak spore oburzenia wynika z tego też, no gdyby Alan Moore pisał Doomsday Clock, to wydaje mi się, że to oburzenie byłoby dużo mniejsze. I dużo jak gdyby oburzenia wynika z tego, że pierwotny twórca tego uniwersum, tej historii nie ma żadnej kreatywnej siły w momencie jej tworzenia, co troszeczkę ją jak gdyby dyskredytuje w oczach wielu fanów. Z drugiej strony też wnosi coś ciekawego jednak, jeśli podejmuje się ktoś z inną wizją, z innym pomysłem, wiesz, inny zespół się za to bierze, to też trochę jakby legitymizuje, przynajmniej z mojej perspektywy, samo powstanie kontynuacji, jeśli to ma oznaczać trochę inne spojrzenie. Nie wiem, czy gdyby Alan Moore się za to nie brał, to nie miałbym zupełnie, jeszcze bardziej neutralnego podejścia do tego, na zasadzie już widziałem, wiesz, Watchmen, wykonanie Moore'a, nie widzę sensu, żeby on to kontynuował, ale kiedy bierze się ktoś jeśli bierze się za to ktoś zupełnie inny, kto darzy, nie wiem, jakimś, no nie wiem, to tak po prostu już sobie spekuluję, że darzy estymą, powiedzmy, poprzednią część, to tak nawet nie w kontekście Watchmen, ale ogólnie, to może wtedy wyjść coś ciekawego. Dla mnie osobiście, to nie mówię, że to ma być ogólna zasada, dla mnie to po prostu jest ciekawsze, kiedy właśnie ewentualny fanfic pisze ktoś inny, a nie jeśli twórca po prostu to przyciąga. No to oczywiście każdy przypadek jest inny w tym kontekście, ale wydaje mi się, że jeśli biorą się za to inni ludzie, to dla mnie jest to większy powód, żeby się tym zainteresować, bo może to oznaczać po prostu, że oni mają coś do powiedzenia ciekawszego niż sam oryginalny twórca, który już dawno, wiesz, skończył z tą historią, już dawno ją opowiedział, wiesz, wiesz, zawsze trochę nieufnie podchodzisz do tematu, kiedy jakiś twórca wraca po iluś tam latach do jakiejś historii, którą już dawno skończył, o której dawno już powiedział coś, co miał powiedzieć. No jest tego świetny przykład. Jest tego świetny przykład historii, która była, tak jak Watchmen było w latach 80. dekonstrukcją superbohaterów. Tak właśnie chcę do tego przejść. Frank Miller i jego The Dark Knight Returns był, jakby nie patrzeć, jedną z najważniejszych historii, jeśli chodzi o komiks superbohaterski. To pokazanie... No nie, no to jest zbyt proste, wiesz, dlatego nie podstawiam spojrzenia. To jest zbyt proste, żeby... Tak, i w tym momencie no Frank Miller kontynuował to. Hej! Nie, ale hej, wyszło. Ja jeszcze chciałem donieść, że tutaj sporo fanów jak gdyby uważa i to jest myślenie, z którym ja mam troszeczkę jak gdyby współczucia czuję. Mianowicie sporo ludzi uważa, że DC w ogóle nie powinno tego ruszać, bo to jest coś, co powinno być takim autorskim komiksem. Takim tylko i wyłącznie jego, tylko i wyłącznie, bo to są wszystko jego oryginalne postacie i tak dalej. I że to jest jakby w jakiś sposób DC oszukuje tutaj Alana Moore'a. I to jest coś, co ja trochę jak gdyby czuję pewne współczucie dookoła tego, no jednak trzeba brać pod uwagę, że DC troszeczkę podstępem przejęło te prawa, nie do końca to było 100% kawa na ławę, tak jak to jest często przedstawiane. Prawda jest taka, że jeżeli Doomsday Clock okaże się dobrym komiksem, to nikt nie będzie narzekał. Osoby, które będą się to podobało, nie będą narzekać, bo zwycięzcom się wszystko wybacza. A jeśli Doomsday Clock okaże się gównianą historią, tak jak było, nie wiem, Oz Effect czy coś do tej pory, to za chwilę o tym zapomniemy. Ile jest historii? Wspomniałeś o The Thing, tej kontynuacji. Ile jest sequeli? Ile jest najróżniejszych tego typu rzeczy, których się myślało, o, tego nie powinno się ruszać, a potem się o tym zapomina. Prawda jest taka, że gdyby nie to, że Gwiezdne Wojny dalej istnieją na orbicie, latają cały czas w okolicach i mamy kolejne części, to gdyby była taka możliwość, to pewnie już bym zapominał o prequelach, gdyby nagle stwierdzono, że nie są kanoniczne czy coś takiego, za jakiś czas ludzie by o nich zapomnieli. Jak się wspomina często o Arnoldzie Schwarzeneggerze i Conanie, przecież mówi się, no Conan, Barbarian, a był jeszcze jeden Conan, który jest prawie w ogóle nie wspominany, bo był po prostu tak złym filmem. Jakby wyparcie złych
kontynuacji, które potem się pomija w kanonie, nie jest najmniejszym problemem. Ludzie natychmiast tym zapomniają. Jest masa takich komiksów, nie ma... o których się nie mówi. Nawet The Before Watchmen już jest w dużej mierze zapomniane, na dobrą sprawę. A nie był takim bardzo złym, złym komiksem, jak mógłby być. No, mówi się o The Dark Knight Returns, tak? Franka Millera. Jak wiele osób wspomina kontynuację? Ten Dark Knight Strikes Back, jak mówię. No, niewiele, nie mówi się o tym. Nie mówi się o tym, więc jakby nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, że jeżeli ten komiks okaże się faktycznie słaby, to żeby to wywalić i nie myśleć o tym, nie pamiętać o tym. To non-stop to robimy. Non-stop to przy kolejnych dziełach robimy dokładnie to samo, więc znowu no harm done według mnie. Nie ma absolutnie nic złego w wydawaniu. Nie widzę absolutnie żadnej wady w tym, że taki komiks powstaje. To znaczy... Albo będzie głównym i zapomnimy, albo będzie kolejną fajną historią. Ja tutaj troszeczkę mniej się skupiłem na ocenianiu, czy to dobre, czy nie, a raczej na zrozumieniu ludzi, którzy są tym tak bardzo oburzeni. Więc ja nie rozumiem. Więc jak ja bym miał się zastanawiać, to myślę, że jest jak gdyby wiele powodów, ale no wiesz, nigdy Doomsday Clock nie odbiera szczególnego miejsca. Dla mnie najważniejszym punktem jest, że Doomsday Clock nie odbiera szczególnego miejsca Watchmen w historii komiksu, a nawet je utwierdza w jakiś sposób. Bo nie mielibyśmy Doomsday Clock i ten komiks by nie wywierał tak wielkich emocji, gdyby oryginalni Watchmen nie byli tak ważnym komiksem. Więc myślę, że można spokojnie myśleć o tym jako po prostu kolejnej wariacji czy coś takiego. Dla mnie to nie jest oburzające. Dla mnie, już jako czytelnika, dla mnie najważniejsze pytanie jest to, czy ten komiks coś wnosi do tej historii, którą tak kochałem, i czy był potrzebny, czy go ją rozwija. Czy... Bo w momencie, jeżeli to jest po prostu głupi crossover pomiędzy Watchmenami i Justice League, no to jest dla mnie niepotrzebne. I na tym etapie nie wiem. Jakby ustaliliśmy, więc że tyle. Nie ma niczego... W sumie myślę, że się z tym zgadzamy wszyscy, że nie ma niczego złego, że Doomsday Clock powstał. Ale czy w takim razie, czy Doomsday Clock wydaje się wam potrzebny? No to jest dobre pytanie, bo zależy dla kogo i z czyjej perspektywy jakby o tym mówimy. No z twojej. Z mojej? Jest jak najbardziej potrzebny. Czemu nie? Bardzo chętnie przeczytam historię ze strażnikami rozgrywającą się powiedzmy w uniwersum DC, bo wszystko zmierza do tego, że to będzie się rozgrywało w uniwersum DC, bo wątpię, żeby upchali wszystkie 11 pozostałych zeszytów w te 2 godziny, których brakuje do końca świata. Proszę nie. Oby nie. Dokładnie. Bo wtedy ta druga część będzie słaba, ale zgodzę się, jest, z mojej perspektywy też jest potrzebny, z innego powodu, ja kocham Elseworldy, jak już wspomniałem wcześniej, i What Ify. I w tym momencie ten dokładnie tak traktuje ten komiks, czyli What If, historia poszłaby dalej i wielkie kłamstwo by wyciekło jakby. Mogę sobie myśleć o innej wersji, w której by nie wyciekło i dlatego chętnie zobaczyłbym, jak wspominam, świat, zanim ono wyciekło, bo wtedy mielibyśmy niejako 2 alternatywne wersje i można sobie wtedy wyobrazić, jak dalej wyglądałby ten teoretycznie pokojowy świat. A tu mam ten what if, co by było, gdyby to kłamstwo wyszło na jaw. I w tym momencie już dostaję bardzo fajne rzeczy, bo mam właśnie trochę pokazanie tego, jak już mówiłem, co wnosi. No widzę ten wariant, jeden z, podkreślam, nie jeden słuszny, ale jeden z. Jakby wyglądał świat, gdyby to kłamstwo wyciekło? Jak zachowywałby się Ozymandiasz? Cały ten motyw z jego rakiem, który widać, że to ma sens niejako i tak dalej. Widzimy ten świat, który po czymś takim pogrążył się w jeszcze większym chaosie. Tak jak mówię, ja tego nie traktuję jako definitywne rozwiązanie Watchmen, ale jako fajny wariant, nad którym można pospekulować, jeden z wielu. I z tego powodu, jako osoba, która kocha takie rzeczy i czytam wszystkie praktycznie Elseworldy i wszystkie opcje w Marvelu, co by było, gdyby, nie wiem, Anihilacja zniszczyła Ziemię, a nie wiem, masę tego czytałem, to traktuję jako kolejną fajną właśnie w ten sposób taką zabawę w spekulacje. Ale wiesz co, Oskar, to jest coś, co ty tak naprawdę dopowiedziałeś i nikt tak naprawdę oficjalnie nie mówi, że to jest Elseworld, to jest kanon. Czy że to jest jedna kanon z alternatywnych, wiesz, no, to jest kanon. I ty powinieneś to traktować tak jak kanon, tak jak Watchmen. Ale już będzie poczekaj. Dlatego, że jest to w pewien sposób legitymizowane przez DC jako wydawca i właściciel praw. I oni mają, jako że są właścicielami marki, to mają prawo z tymi postaciami robić, co im się żywnie podoba. I myślę, że to jest duże clue tego, co się ludziom nie podoba. Mianowicie biorą komiks, który jest traktowany w dużej mierze jako dzieło sztuki tak naprawdę i się go wprowadza w ten świat czysto komercyjny, gdzie praktycznie wszystko jest zmieniane w takie drobne zabawki, z których tworzysz po prostu kolejne historie jak gdyby masowo. To powiedziawszy, dla mnie najbardziej kluczowe jest, czy to jest potrzebne. I to, co mówiąc
czy to jest potrzebne, może ja nie dość jasno to wyjaśniłem. To jest kwestia tego, czy Doomsday Clock będzie w jakiś sposób twórczo konkurować z oryginałem, czy w jakiś sposób odniesie się do wątków przedstawionych w Doomsday Clock, czy jakoś postara się, wiesz, stać na równi, a nie po prostu kontynuować linię fabularną przedstawioną w komiksie. I ja powiedziałem, jeżeli to będzie taki sobie gówniany crossover z Justice League, taka czysta w 100% rozrywka, która, wiesz, jest... Jeżeli Watchmen zostanie sprowadzony tylko i wyłącznie do tego samego poziomu, co standardowy komiks superhero, bez jak gdyby odniesienia się do tych wszystkich jak gdyby wątków, konceptów i przemyśleń, które zostały przedstawione w oryginale, no to nie będzie to dla mnie zbyt dobry komiks, szczerze mówiąc. No to jest to nawet nie jest kwestia tego, że jestem jakoś oburzony, że poruszono moją świętość czy coś w tym stylu. Raczej nie, bo raczej mam to w dupie, jestem na to za stary, żeby się tym przejmować za bardzo. Ale raczej nie będę go oceniać zbyt wysoko i to jest po prostu tylko tyle. Ja chciałem tylko dodać, że akurat to, że Adam mówił, dla mnie nie ma takiego wielkiego znaczenia, ale cały czas skupialiśmy się na części Watchmen, więc ja jeszcze może dopowiem, bo jak powiedziałem, jakby mi się kompletnie podobał w kontraście do tego, co mówiliśmy na początku, to chcę jeszcze raz zaznaczyć, że tak, jeśli chodzi o kontynuację Watchmen, to z mojej perspektywy to jest wariant i Watchmen dla mnie zawsze pozostanie tym zamkniętym dziełem, a to jest jedna z wielu opcji, może mogła być inna i nikt mi nie każe myśleć inaczej. Natomiast to jest ta część. Natomiast dlaczego to jest również potrzebne? Dlatego, że mam dosyć tajemniczej siły i proszę przestańcie i proszę skończcie mi w tych 12 zeszytach tą tajemniczą siłę. Bardzo was o to proszę, żeby w kolejnych już komiksach później DC z kolei, które czytał, bo jakby cały czas warto wspomnieć, że to jednak jest DC, żebym mógł jednak czytać komiksy wolne od tego gówna. Tu pełna zgoda. Poproszę. Tutaj pełna zgoda. Jeżeli tylko zakończą to już będzie plus. Tak, więc po prostu od tej strony, od strony DC, to ja bardzo, bardzo proszę o zakończenie tego śmiecia i tyle. I cały czas mówimy o tym, jak podoba nam się lub nie wątpliwości i tak dalej, co do tego, co wniesiono do Watchmen, czy to było fajne, czy nie. Od strony DC póki co nie wnosi to nic i to nie jest dobrze, że nawet pierwszy zeszyt nic nie wniósł, więc to nie jest dobrze. W kwestii tej potrzeby serii Doomsday Clock powiem wam, no ciężko wyrokować na ten moment, bo wszystko zależy od tego po prostu, czy ta seria wyjdzie, czy będzie udana, czy będzie jakoś satysfakcjonująca. Jeśli będzie, to myślę, że większość z nas twierdzi, że tak, jak najbardziej była potrzebna. A na ten moment po prostu trudno jest cokolwiek powiedzieć, więc myślę, że po prostu trzeba poczekać za następnymi zeszytami, za rozwiązaniem całej tej historii i wtedy jakby czas pokaże, czy faktycznie ten sequel i czy to połączenie dwóch uniwersów w ogóle było potrzebne, czy nie było. Ja jestem niepoprawnym optymistą i wydaje mi się, że to będzie dobre, że ta seria będzie dobra, chociaż pewnie czas pokaże, że się pomyliłem, więc zobaczymy. Zostałem skrzywdzony zbyt wiele razy. Jestem optymistą, ale się mylę, więc będzie źle. Jestem optymistą, ale... Świetny optymizm. Nie, ale nie, tutaj pełna zgoda, jak gdyby, w sensie może nie z tą ostatnią częścią, ale jak gdyby, ja, to jest to, o czym mówiłem na początku, że prawdziwa próba Doomsday Clock, tego, czy wiesz, ten komiks jest dobry, czy nie, czy było to potrzebne i co właściwie wniesie do tego świata, jest jeszcze przed nami, że to jest dopiero wstęp i jak na razie jest wystarczająco intrygujący, żeby go śledzić dalej, ale nie sposób powiedzieć, w którą stronę to pójdzie później. To jeszcze, Łukasz, zanim podsumujesz, krótkie pytanie do ciebie, Łukasz, i do Adama, bo Paweł się już na ten temat wypowiadał, czyli trzech Jokerów i wyjaśnienie. Ja stawiam, nie będzie o tym słowa, zrzucono to przypadkiem w Dark Side War, do tej pory nie wiedzą, co z tym chcą zrobić, na tym etapie, kiedy to rzucili, również nie wiedzieli, co z tym zrobić i kiedyś ktoś może wymyśli, co z tym zrobić. Była masa przypokładów, jak sławny szept w Marvelu, kiedy Nick Fury coś wyszeptał Thorowi i byliśmy przekonani, że Jason Aaron nie miał pojęcia, co Nick Fury wyszeptał Thorowi, żeby Thor stał się niegodnym. Jestem przekonany, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli tych trzech Jokerów to jest coś, o czym, ej, rzućmy to, a o co chodzi?
wymyślimy w czasie, ale teraz brzmi intrygująco i obstawiam, że Doomsday Clock się do tego nie odniesie. Mówię, kiedyś ktoś pewnie wymyśli, żeby to zamknąć, ale jeszcze nie. Jak wy myślicie? Wydaje mi się, że tych trzech Jokerów to jest coś, co zostawiono na później, na ewentualną historię, która została wcześniej zaplanowana i po prostu jeszcze nikt jej nie uruchomił. Być może to jest pomysł, który Jeff Jones ma gdzieś z tyłu głowy, być może jest to projekt, który został już anulowany i nawet o tym nie wiemy. Natomiast jestem w 100% pewien, że nie odniosą się do, w żaden sposób do tego w Doomsday Clock, bo to po pierwsze jest bardzo oczywiste, jeśli się nad tym zastanowisz. Dlatego ja już w momencie, jak DC Rebirth wychodziło, to pamiętam plotki, które wychodziły, że jest trzech Jokerów i jeden z nich to pewnie komediant. I wydaje mi się, że po prostu tego nie zrobią. Tak jak wszyscy przez jakiś czas myśleli, że Mr. Oz to jest Ozymandias, tak, wydaje mi się, że tutaj to jest po prostu zbyt oczywiste, żeby poszli tą drogą. Zbyt dużo ludzi to podejrzewa i zgadywało swego czasu, żeby DC to po prostu w ten sposób przedstawiło. Nawet jeżeli w którymś momencie planów Doomsday Clock był taki pomysł, żeby komediant był alternatywną wersją Jokera, taką dosłowną, albo wiesz, jedną z tych trzech osobowości, które ma Joker, to myślę, że na tym etapie to już jest martwy i nikt tego nie wprowadzi. Łukasz, oddaję ci głos. No, na pewno się w jakiś sposób w Doomsday Clock pojawi jakiś Joker, bo jest, zdaje się, na okładce chyba 5 zeszytu czy coś takiego. I zdaje się, że używa kosmetyków tych filmowanych, wiesz, przez Ozymandiasza. Więc na pewno Joker będzie w jakiś sposób w tej historii, ale też nie sądzę, żeby dotknęli tutaj tego problemu z trzema Jokerami. Ale DC jest moim zdaniem dość konsekwentne, nawet jeśli wymaga od nas bardzo dużo cierpliwości, więc prędzej czy później do tego wrócą. Ale znając życie, trzeba będzie zaangażować Scotta Snydera, żeby wymyślił jakiś kosmiczny bullshit, żeby to wytłumaczyć. I tak to się skończy prawdopodobnie i czekam na to bardziej. Wydaje mi się, że był jakiś taki szkic tego, jak to może wyglądać, który został rzucony właśnie w Darkseid War i od tego czasu na razie jest to tak, on hold i kiedyś do tego wrócą. Myślę, że tam właśnie był jakiś szkic, że ktoś ma na to jakiś sensowny pomysł, ale jeszcze jest na to za wcześnie, a jeśli ktoś ma tego typu dziwną rzecz zaadresować, no to Scott Snyder prawdopodobnie. Ja właśnie pamiętam, czytałem jakiś wywiad ze Scottem Snyderem, tylko nie pamiętam dokładnie jego treści, ale Scott Snyder powiedział w nim coś w stylu, że on pomysłu trzech Jokerów absolutnie nie zamierza podejmować, bo to jest typowa rzecz, którą wymyślił Jeff Jones i jemu to zostawia. I to mi się tak trochę ułożyło w sensowną całość, że możliwe, że teraz Jeff Jones jakoś to wykorzysta. Ale to tak jak powiedziałem na samym początku, tylko czysta moja spekulacja i zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw, czy Jeff Jones po tym Doomsday Clock wróci do komiksów, tak wiesz, na pełen etat, bo on do tej pory, do czasu tego był tam zaangażowany, zdaje się, w jakiś sposób filmy, ogólnie trzymał się z daleka od komiksu przez jakiś czas i nie wiem, czy były jakieś informacje odnośnie tego, że ma wrócić do takiego regularnego pisania po Doomsday Clock. Jeśli tak, to jeśli nie teraz, to później, a jeśli nie, jeśli ma jakieś inne plany i dalej będzie, nie wiem, w jakiś sposób tam zaangażowany w co innego, to kto wie, że może właśnie faktycznie tutaj tego gdzieś nie wciśnie. No na pewno będzie Joker, więc hej, może to jest jakaś wskazówka. Okej, okay, dobra, słuchajcie, na sam koniec jeszcze, bo głównie dlatego, że ja wiem, że będą pytania odnośnie tego. Nie będziemy mówić o filmie Watchmen, bo każdy z nas już się, myślę, wypowiadał na ten temat. U Pawła jest na kanale materiał, u mnie też. W samym Comics Weekly myślę, że się wypowiadaliśmy na ten temat. Jak nie, no to się domagajcie od Adama i od Oscara jakichś materiałów konkretnie poświęconych filmowi Watchmen, bo to jest taka produkcja, o której można mówić i się sprzeczać i kłócić i tak dalej. Natomiast są plany do stworzenia serialowej i on te zresztą już ruszyły i Damon Lindelof ma być w to zaangażowany, więc na sam koniec jestem pewien, że będą pytania o to, co sądzimy o tym. Więc co myślicie o kolejnej, tym razem serialowej adaptacji Watchmen? Jak w ogóle widzicie to i czy tutaj pytanie analogiczne jak odnośnie Doomsday Clock, na co to komu, panie, potrzebne? Znaczy moim zdaniem jest potrzebne, bo ja się nie zgadzam tutaj z Alanem Moore'em, gdzie Alan Moore twierdził, że Watchmen jest niezdolny do adaptacji, nie możesz zaadaptować Watchmen, dlatego że on jest za bardzo skupiony na języku komiksu, że możesz się cofnąć kilka stron do tyłu i przyjrzeć się jakiemuś detalowi w tle i tak dalej. Wydaje mi się, że seriale telewizyjne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dystrybucję cyfrową tych seriali, to
zawsze możesz cofnąć nagranie o kilka, wiesz, momentów do tyłu i sprawdzić jakiś detal w tle i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest nawet dużo lepsze medium niż film, który jest jednak bardzo ograniczony czasowo i tak dalej. I no i wydaje mi się, że tak, jak najbardziej przetłumaczenie Watchmen na nowe medium, na nowy język jak gdyby artystyczny i może być interesujące. Na czym ja, czego ja bym chciał od tego serialu, może o tym powiem, to chciałbym, żeby ten żeby oddał żałosność tych bohaterów, dlatego że bohaterowie w komiksie oryginalnym byli w dużej mierze żałośni, podupadli, już tacy pełni wad, i film z Snydera jak gdyby by starał się ich strasznie pokazać jako super cool, kung fu, wszyscy mieli, wiesz, fajne stroje, mieli długie sekwencje walki i tak dalej. Wiesz, miałem sobie. I to strasznie jak gdyby zgrzytało z historią, która aż do końca, aż do ostatniej sceny była mimo wszystko dosyć wierna. Więc to jest coś, co ja bym oczekiwał od tego serialu i co ja bym chciał, jak gdyby. Nie, oczywiście może pójść w zupełnie innym kierunku i też może być dobry, ale jeśli chodzi o rzeczy, na które ja bym czekał, to by było właśnie to. Według mnie w dużej mierze, czemu film Zacka Snydera się nie udał? Zack Snyder chyba za bardzo cały czas miał przed oczami kultowość komiksu i w pewnym sensie mu to zaszkodziło. Chciałbym, żeby serial był po prostu nie tak bardzo murowy, jak starał się być ten film, zresztą co nie do końca wyszło, ale jak starał się ten film być, Zacka Snydera. Myślę, że serial ma jak najbardziej rację bytu i jeśli zrobią go dobrze, z jakimś sensownym pomysłem, innym niż robienie kropka w kropkę tego, co było w powieści graficznej, to według mnie może to naprawdę całkiem fajnie wypalić. Absolutnie nie jestem przeciwny takiej inicjatywie. Ja mam takie obawy, że twórcy właśnie wiedząc, jak bardzo jest kultowe to dzieło, będą się tego bać. Ja chyba jestem jedną z was osobą, która w ogóle lubi film Zacka Snydera. Niekoniecznie jako adaptację, ale jako film. Natomiast jeśli chodzi o serial, kupiłbym go tylko pod warunkiem, że on by jedynie bazował na Watchmen. Jakby ja absolutnie nie chciałbym, żeby zrobiono tym razem tak poprawnie Watchmen, czyli po prostu wiernie, ale bez kung fu i tak dalej, ale absolutnie wiernie. Ja bym chciał zobaczyć może poruszające te same motywy, nie w jakiś sposób odnoszące się do podobnych czasów, do podobnych problemów, ale za cholerę nie tą samą historię. Tego bym naprawdę nie chciał. Jeżeli to ma być po prostu tak samo jak u Snydera minus te rzeczy, tak, które nie pasują, to ja nie potrzebuję takiego. No zgadzam się, dokładnie się zgadzam. Fajnie byłoby zobaczyć po prostu coś jakby nowego w tym uniwersum, niekoniecznie kompletnie nową historię, ale fakt, że Alan Moore stworzył historię bardzo dobrą, wcale i kultową, wcale nie czyni jej historią doskonałą, wcale nie czyni jej historią, której absolutnie nie można poprawić, nie można do niej nic dodać albo niczego skrócić. I chciałbym właśnie coś jakby trochę innego zobaczyć. No ale to patrzymy troszeczkę z perspektywy nas, mianowicie fanów komiksu. I wiesz, dla nas ten świat Watchmen, kiedy czytaliśmy ten komiks pierdyliard razy, jest doskonale znany. I by podczas gdy szersza widownia niekoniecznie. I potrzeba na dosłowną adaptację może też zaistnieć w jakiś sposób. I moim zdaniem przy serialu jest szansa na dużo wierniejszą i dużo lepszą adaptację niż przy filmie. Więc o ile też byłbym ciekaw takiej adaptacji bardziej luźnej, takiej bardziej właśnie twórczo konkurującej z oryginałem, to i z otwartymi ramionami przyjąłbym coś wiernego, które by się starało odtworzyć po prostu czar X-Men, nie X-Men, Watchmen. Wytnij to, proszę cię. Koniec. Czar Watchmen, wiesz, w nowej formie, jak gdyby w nowym medium. Ja się... Jestem zmęczony. Ja się zgodzę z Alanem Moorem, nie zgodzę się z Adamem, Team Alan. Jezu. Nie, to znaczy ja się zgodzę z tym, że ciężko jest, że nie da rady zaadaptować Watchmen komiksu w takiej bardzo dosłownej formie i myślę, że o to chodziło głównie. Dlatego ja bym nie chciał zobaczyć takiej bezpośredniej adaptacji. Ja chciałem, żeby serial był wierny stylistycznie do komiksu, w sensie, żeby właśnie to,
to, o czym Adam mówi, żeby ci superbohaterowie byli faktycznie superbohaterami jak Watchmen. Wiesz, po prostu ludźmi, po prostu w tych głupich kostiumach i tyle. Bo to bardzo fajnie zresztą wyglądało u Snydera na początku tego filmu. Potem jak ich zamienił nagle w superbohaterów, którzy rozkładają sami tłum przeciwników, to się zrobiło, to wyglądało dużo słabiej. Ale jak miałeś na przykład w tych Minutemen, w tych strasznie chujowych, kiczowatych kostiumach, to było super, bardzo mi się to podobało. Więc zobaczyłem coś w tym duchu właśnie, ale jednocześnie chciałbym, wiem, że tego nie zrobią, bo się będą bali, ale chciałem, żeby narracyjnie to wyglądało trochę inaczej, żeby może pokazać historię z perspektywy różnych bohaterów, członków zespołu właśnie, nie wiem, każdy odcinek na przykład z perspektywy kogoś innego, coś w tym stylu, pobawić się w ten sposób, bo po Snyderze nie potrzebuję kolejnej adaptacji, która będzie bardzo próbować być wierna, bo no, po co? Mam komiks, więc chętnie bym zobaczył po prostu inne podejście do tego, właśnie, żeby wziąć po prostu komiks jako coś bazowego i na tym zbudować coś ciekawego. No właśnie to, o czym Adam mówiłeś tutaj, może się na mnie obrazić, ale uważam twój argument za kompletnie bez sensu. Czyli ten, w którym mówisz, że my znamy Watchmen, a nie wszyscy znają. Może to być o absolutnie każdej adaptacji, a większość adaptacji, może zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że wszystkie, ale w tym momencie pewnie ktoś by jedną znalazł, które są dobre, nie były bezpośrednio wierne. I jakby siłą dobrych adaptacji jest to, że bierze ten materiał, wnosi coś własnego, a później zachęca widza do sprawdzenia również materiału źródłowego i może wtedy go zobaczyć w tej pierwotnej, jakby najlepszej formie. Dlatego absolutnie nie ma potrzeby, żeby adaptacja robiła coś wiernie, żeby przedstawić jeszcze raz to tym ludziom, którzy nie znają Watchmen. Niech ona sama się obroni na własnych nogach w ten sposób, żeby zachęcić, tak jak oczywiście na zupełnie innej płaszczyźnie, ale uniwersum Marvela zachęciło jakby zainteresowanie komiksami superbohaterskimi rośnie z roku na rok teraz cały czas, co jest niesamowite od dawnych lat, właśnie dlatego, że tak ludzie bawią się filmami Marvela i tutaj trochę na innej płaszczyźnie, tak jak mówię, ale jednak cały czas zobaczenie zupełnie innych Watchmen zachęciłoby do, według mnie, przeczytania jeszcze te osoby, które, nie wiem, nie zachęciły się przy filmie, czy nie, albo nie stwierdziły, że film jest chujowy i zobaczymy, albo film fajny, obojętnie jak, to by zachęciło kolejne osoby, więc absolutnie według mnie to jakby nie ma takiej potrzeby i no i w sumie resztę to bym się powtarzał po prostu. Chciałbym mieć inną historię. Ja może troszeczkę to sprecyzuję, dlatego że wyszło, że ja bym chciał po prostu widzieć aktorski motion comics. Jakby wyszło coś takiego. Tak, zrozumiałem. Nazywa się Watchmen Motion Comics i możecie zobaczyć to po prostu komiks Watchmen, gdzie Dr. Manhattan czasem rusza ręką czy coś. Więc nie chodziło mi o to, bo mi chodziło o wierną adaptację, w sensie wierną oryginalnym motywom i ogólnej historii, natomiast w nowym języku filmu. A język filmu i język komiksu jest z grubsza inny, więc nie chodziło mi o przeniesienie kropka, kropka w kadr, tylko wiesz, z bardziej serialowym prowadzeniem scen, z bardziej serialowymi dialogami, z inną w ogóle, z innej perspektywy, innym językiem powiedziane, bo tak naprawdę robienie adaptacji to jest tłumaczenie dzieła, może być to też interpretowane jako tłumaczenie dzieła z jednego języka artystycznego na drugi. I jedyne, co ja chciałem powiedzieć, że ja bym nie odbiegał zbytnio od historii Alana Moore'a, w sensie chciałbym nadal zobaczyć te same motywy, być może poruszone z innej strony i tak dalej, ale były też elementy właśnie filmu Snydera, których nigdy nie zobaczyłem na dobrą sprawę i to jest właśnie ta estetyka Watchmen, ci głupi superbohaterowie, którzy tak naprawdę, wiesz, pod maskami, tymi kretyńskimi, kiczowatymi maskami są, wiesz, psychopatami, albo mają choroby psychiczne i tak dalej. I to jest coś, czego mi w filmie brakowało bardzo i chciałbym to zobaczyć w jakiejś formie, niekoniecznie jeden do jeden, tak jak było w komiksie, ale w jakiejś formie w serialu. No to teraz się możemy zgodzić. Okay, dobra. No dobra, to w takim razie na tym będziemy kończyć. Jak widzicie, odcinek jest dłuższy niż zwykle, no ale wiecie, mówimy tutaj o Watchmen, o dziele darzonym wielką estymą, więc trzeba było poświęcić więcej miejsca. Dziękujemy przede wszystkim naszemu specjalnemu gościowi w tym odcinku, Pawłowi. I tutaj oczywiście zachęcamy do zajrzenia na kanał Spoiler Included, gdzie zresztą znajdziecie więcej treści, między innymi o Watchmen, ale nie tylko. Paweł, jaki ostatni nagrałeś odcinek? O czym? I jeśli chciałbyś zachęcić kogoś do zajrzenia, no to udostępniamy ci miejsce reklamowe kompletnie za darmo. Ostatnie, co nagrałem, to był odcinek o listopadowych nowościach Nonstop Comics. Tylko nie wiem, kiedy wyjdzie to Comics Weekly, więc możliwe, że już będzie jakieś 3 odcinki dalej, ale... Nie, no bez przesady, no tak myślę, że nie, no postaramy się szybko wrzucić. A czy masz jakieś produkcje w planach? Planuję zrobić film o Chu od Image Comics i planuję zrobić film o Hellboyu.
To są takie dwa pomysły na najbliższy czas. Ja w ogóle bardzo chciałbym wam podziękować za zaproszenie. Bardzo miło się gadało przez ten czas. I no co, do zobaczenia jakoś w przyszłości. To jeszcze ja mogę osobiście zareklamować też kanał Pawła, bo sam subskrybuję i na tle całej masy komiksowych, niekomiksowych kanałów, to uważam, że jest dosyć mocno niedoceniony, bo większość kanałów, jeżeli przeglądacie, to skupia się na masie, nie wiem, ciekawostek i tego typu rzeczy, a jego kanał jest jednym z niewielu. Przepraszam. Tak, sorry. Ten kanał to jest właśnie, tutaj Paweł faktycznie robi robotę i faktycznie mówi, a to jest publicystyka po prostu, której jest według mnie cholernie mało, no naprawdę właśnie, mało, szczególnie na YouTubie. I to jest absolutnie coś, co należy promować, bo jest jej bardzo, bardzo mało sensownej publicystyki. Nie możecie tego widzieć, ale zrobiłem się czerwony, więc nie wiem. O. No, także polecamy w 100% i oczywiście poza Pawłem w odcinku wzięli udział także Oskar Rogowski, komiksomaniak. Hej wam. I Adam Antolski, Uncle Mruweł. Hej wszystkim. Który zapowiedział swój materiał o Justice League, jeszcze go nie ma, tak tylko mówię. I topkę 2015. No totalnie wyjdzie ta topka. 2015. Kiedyś wypuszczę tę topkę na jakieś pre-release czy coś? Koniecznie. Wyczekamy cały czas, ostatnio gadaliśmy, musisz ją wypuścić. Jedzie, wiesz, to 100% na serio filmik, gdzie cię topka komiksów z 2015. Jakby w żaden sposób nie będę, wiesz, żadnych heheszek czy nic. No, ale tam nas prima please wypuścią gdzieś, wiesz, w sierpniu przyszłego roku czy coś takiego. Okej, okay, dobra, na tym kończymy, bo robi się coraz dziwniej. Także dziękujemy wam wszystkim za udział. Jeszcze raz zapraszamy na kanał Pawła, ale też tak ukradkiem również na nasze. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.